wygra 50 tysięcy złotych. Dobra, nieważne. 1 na 5. To już demencja, Michał. Dobra, let's go. Siema, ja jestem Rezi i witam was w programie Sabotażysta. To gra, w której weźmie udział 11 influencerów. Spędzą ze sobą 5 dni w trakcie... Zdradzę wam coś. Miałem tam być. Których będą... Ale nie odpisałem Reziemu. ...wykonywali przeróżne zadania. Przebieg ich zmagań wyłoni zwycięzcę nagrody głównej, która może wynieść nawet... Nie no, odpisałem Reziemu. Odpisałem Reziemu. I akurat powiedziałem mu wtedy, że nie mogę, bo akurat nie mogłem wtedy. Chyba mnie nawet wtedy nie było na miejscu. Nie mogłem wtedy. Chyba jakiś festiwal grałem albo coś takiego. Krychapek, dziękuję za 10 miesięcy. Już nie pamiętam, ale na pewno nie mogłem akurat. Nie troll, kurwa, nie klasyk. Nie, bo widzowie, bo wy myślicie, że mnie nigdzie nie chcą. To prawda, nie chcą mnie nigdzie, ale jak już chcą, to chcę wam powiedzieć, że chcieli tutaj akurat, tak? Tak samo w Mafii mnie chcieli. No. Tylko ja nie chciałem. Nie no, no było mi bardzo miło, tylko że nie mogłem, no. Nie mogłem po prostu. Nawet 50 tysięcy złotych. No oni to w sierpniu chyba nagrywali, ja wtedy festiwale miałem. Ja nie wiem, czy wtedy SBM nie był, tak mi się wydaje. Coś takiego, nie pamiętam. Wśród uczestników ukryty jest sabotażysta, którego tożsamości nie poznamy aż do końca gry. To wiesz, to Rezi mówi tak, możesz wygrać 50 tysięcy złotych. Ja mówię, tak? Mogę, czyli nie ma gwarantowanego. Nie, niestety nie. Mówię, a to mi się bardziej opłaca zagrać jeden koncert. W Sejnach. Ma on jeden cel, nie dać się złapać i zrobić wszystko, by zadania nie zostały wykonane prawidłowo. Niewykonanie zadania przez influencerów pozwoli sabotażyście zdobyć kasę na swoje konto. Okej. Okay. Kradnąc ją z... Czyli to jest takie Trouble in Terrorist Town trochę. ...puli 50 tysięcy złotych. Każdego dnia będzie obrada i głosowanie... A bo takie Town of Salem. A, nieważne. ...którego uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. No dobra, poszło po udarze, a ja byłem w podczas koncertu w Sejnach, ty kurwa akustyczny ziomku z Donata. Kto jest sabotażystą? Dwóch influencerów, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą zmuszeni natychmiast opuścić program. Do finału przejdzie 3 najlepszych uczestników, którzy zmierzą się w ostatecznym wyzwaniu i zawalczą o zdobytą w ciągu ostatnich... Ale fajnie w ogóle zrobione, kurwa! Ej, ładnie zrobione w ogóle! Sabotażysta to bardzo psychologiczna gra, która powstała przy współpracy z psychologami. Wszystko po to, głowach naszym uczestnikom. No, musieli kurwa psychologów wziąć do tego. Bo akurat youtuberzy są nieźle pierdolnięci na web. Czeka nas wiele emocji, niż mafia. Zwrotów akcji... No właśnie słyszałem, że to lepsze niż mafia. ...rad i mnóstwo intryg. Kto jest sabotażystą? Kto jest... Wow. Program nagrywaliśmy w sierpniu, od tego czasu wiele się wydarzyło, wcześniej wiecie o czym mówię, pamiętajcie, że masz przede wszystkim... Dobra, wyjebane, kurwa! Ja nie wiem, jak to się spina o takie gówno, kurwa. Wiadomo, że kurwa, jak już było nagrane, to w chuj w to, nie? Nie wiem, kto się o to spina, zjeby z Twittera chyba tylko. Wyjebane w to. Zjebaj, nie mam pasów zapiętych z tyłu! Ja pierdolę! To jest pierwsze zadanie! Pierwsze zadanie! Przeżyj kurwa zderzenie z rowem! Przeżyjemy, to będzie... Ojej. Ej, nie! Wysiadamy! Nie, to nie jest... Spadamy! Czy jak będziemy spadać, to ja umrę obok Kasi? No, nie myślej, że tak skończysz, co? No nie myślał wtedy. Jesus. Ej, dobra, tu jest pentagram. Dobrze, że nie brałem w tym udziału, kurwa. Nie biorę złej energii z tego filmiku. Tam są namioty! Tak? To jest ten super hotel? Nice. Bo tu śpimy? O Boże. Tak, tam są właśnie leżaki! O kur... Kipi! To są kipi? Ej, dobra, tak. Fajnie fuj to wygląda, nie? W namiotach? To jebane. Co to, Tomorrowland? Piękne miejsce, witamy serdecznie. Ale tu jest czadowo! No. To jest mój klimat. Ja pierdolę, The Forest, nie? Witam na terenie gry sabotażysty. Zapraszam na obchód po terenie, który będzie waszym miejscem przez najbliższe kilka dni. Jezu, fajnie, bo jakby jakąś specjalną postacią był kurwa Isamu. Bo on to całe życie kurwa przegrał.
i sam z lasu kurwa wybiega. Jest też kuchnia lub altanka, zwał jak zwał, sami ją sobie nazwijcie. Miejsce, w którym czasu spędzać wspólnie, nie tylko. Zajebiste. Jak sami widzicie, jest tam kaska, którą możecie wygrać. A raczej jedna osoba docelowo wygra. Ale o tym jeszcze później, bo pierwszym, który musicie odblokować tą przestrzeń sabotażysty. Na terenie całego obiektu jest zablokowanych kilka przestrzeni. By uczestnicy mogli z nich korzystać, muszą je odblokować, wykonując zadania. Fajne, questy! Ty byś tam pasował, nie ma gdzie się umyć, wakacje życia dla brudasków, co nie my. Bardzo kurwa zabawne. Widzieliście jeszcze swoich miejsc, które będziecie spali. Nie, no ja chcę z Kasi, chłopie! Cześć, jestem Marcin Dubiel, przyjechałem tutaj poszukać wszystkich i wygrać ten program. Cześć, jestem Kasiks. Generalnie jeżeli chodzi o tutaj ekipę i miejsce, no to jestem zachwycona z jednym małym wyjątkiem. Nikt mi nie powiedział, że będzie tutaj Marcin Dubiel. Nie! Byśmy mieli jakąś super kosę, aczkolwiek nie wypowiadałam się na jego temat na streamach. Cześć, jestem Szumi. Ja pierdolę! Pierwsze wrażenia są takie, że... Szumi? Szumi? Co Szumi? Wszyscy są podejrzani. O, ja z Szumim zdobywaliśmy Pokemony i z Rezim. IRL. No namiocik, elegancko. W środku jest coś. Ej! I kto zrobi unboxing? Co się kryje w środku? Czemu mam dziwne wrażenie, że nigdy nie zobaczymy cię w takim projekcie, tylko będziemy słuchać, że miałeś tam być do momentu, aż cię nie przestaną zapraszać? Słuchaj, nie wiem, stary. Może kiedyś ja zrobię taki projekt. Kto wie? Kto wie? popłycie, widzowie, popłycie. Najpierw płyta. Ej, fajnie! Wow! Ej, dobra, te kurwa, te... Boże, to jest jak w Harrym Potterze, że wydaje się taki mały, a w środku duże. O, poczekaj, Rezi, patrz, mam pierwsze. Mam pierwsze jadalne. Mam pierwsze jadalne, jakaś jarzynka. Mogę sprawdzić? Pierwsza kurwa z jakiejś marihuany. A, dobra. Z trzech roślin, żeby odblokować kuchnię. Szybki, powiedz, no. Zaliczam. Czekam jeszcze na kolejne dwie rośliny. Pewnie byś nie miał czasu, żeby na swój włos. Wszystkie są bardzo podobne. Grałbym akurat koncert wtedy. Tutaj przejść, zobaczyć sobie tą przestrzeń, śmiało sobie ogarnijcie. Zajmuje mi stanowiska! Goń się! Który bierzesz! Siema, jestem Fausti. Przyjechałam tu oczywiście, by wygrać. I moje pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Boże! Ale duże! A co jak Fausti ma jakąś specjalną umiejętność, specjalną postacią, bo miała randkę z Rezim? No właśnie. A idę zobaczyć środek, bo to faktycznie jest ten Jezus, nie przejdę. Kurwa, jakie pająki, ja bym tam nie mógł, nie? Dobrze, że nie pojechałem. Witam, nazywam się Klaudia Kołodziejczyk, możecie znać mnie pod pseudonimem Szeja. Planuję troszkę tutaj namieszać sabotażyście. Jeśli chodzi o klimat samego obozu, to jest niesamowity, w sensie uwielbiam naturę, uwielbiam taki właśnie lekki survival, jak tu jest. Cieszę się, że mamy toaletę i kuchnię, bo to jednak... Nie, ona wygląda jakby się zerwała kurwa z tego. Safari, kurwa. To mi się przydaje. Nie boję się owadów, pająków, a już widziałam, że dziewczyny tam się delikatnie denerwują. Spodziewam się wielu różnych wyzwań, które mogą być dla mnie Starzana, trudnością, kurwa. Aczkolwiek jestem bardzo otwarta na wszystko i w sumie nie mogę się doczekać, bo lubię adrenalinę, lubię ryzyko, lubię poznawać nowe rzeczy. Czy to jest wyzwa zagrajmy totalnej butelkę, porażki? Po prostu, bardzo możliwe. Tutaj, tak będzie najbardziej fair. O, Wika. Jedno. O. Ty, ja. Tak jak miało być! Chodź moja, musimy ogarnąć nasz ramion. Powodzenia! Kuba! Kuba! Chodź do nas! Czwórkę będziemy spać! Będzie raźniej! Oni zapomnieli, że ma Szumiego. Ja z Szumiem nie śpię? Ej, ja nie wiem, czy go pierze. Ale... On wygląda jakby go wysłali tutaj, żeby u nas... Żeby nas podsłuchiwał, no. Idź do dziewczyn. Nie. Gorsze jest to, że śpisz u nas na podłodze, jak jesteś. U nas mamy dwa łóżka. Dobra, ktoś odpadnie dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że nie. Cześć, jestem Czajnik i to jest zajebista gra. To jest zajebista gra i myślę, że będzie tylko ciekawiej dalej. Moim planem na sabotażystę jest bycie z nimi wszystkimi szczerym. Dzień dobry, Filip26, pochodzę z Nowego Targu. Jestem kolegą Paliona. Ja tutaj szczerze myślałem, że będziemy spać w jakimś, nie wiem, domu. Znany jestem z tego, że mam z nim fita. Końca. Okazuje się, że będziemy spać w czterech chłopa na jednym wyżu. Czy mi to przeszkadza? Niekoniecznie. Jesteśmy w fajnym namiocie.
fajnym zespołem, więc będę chciał z nimi głównie działać. Glęcu nie chce ze mną spać, bo chrapie. Znaczy, bardziej chodzi o to, że nie chcemy spać z Dubielem. Witamy w naszym apartamencie. Butelka zalosowała, że jesteśmy akurat razem. Hej, jestem Monika. No mam nadzieję, że będzie super. Ja się cieszę, że mogę też przeżyć taką przygodę i poznać nowych ludzi, bo tak naprawdę połowy tutaj nie znam. Ja są bardzo mili, więc fajnie. Siema, jestem Marek Wita, kanał Marek Wita. Witam. Moje pierwsze wrażenie i odczucia z programu bardzo pozytywne, super szybko nawiązali... Teraz mam nową teorię. Tak naprawdę pierdolisko, co powiesz, że oni cię zapraszają, tak naprawdę to ty do nich piszesz, żeby ktoś cię w końcu zaprosił, ale no niestety takiego zjeba nikt nie chce. Mam rację? Wiesz co, jedyne co masz rację... To, że ta opinia jest zjebana i masz bana. Mieliśmy kontakt. A, akurat zniknąłeś, kurwa. Z pozostałymi uczestnikami. Już moderatorzy, mam jeden typ. Zbombardujcie mu chatę. Kto może być sabotażystą? I pewnie sami się też domyślacie. Jesteś sabotażystą? Powiedz. Tak. Dobra, to teraz co jest żartem, nie? Uczestnicy podzielili się i wprowadzili się do swoich namiotów. Nadszedł czas, żeby odblokować kuchnię. Jezu, dwie ulubione influencerki razem. No way. Jeśli ktoś teraz będzie się ociągał, to znaczy, że jest cymbałem Giga, jeśli jest sabotażystą, bo ja oczywiście nie jestem. Giga cymbał, chodź. Ona też nie jest. Jadalne rośliny. Rośliny tam. Tak? No, mięta. Stara, to nie jest mięta, ale możemy... Ja pierdolę. Myślicie, że Monika Kociołek jest sabotażystą? Że sabotuje kurwa sama siebie? I swoją głowę? Mięta i chuj! Próbuję. Nie, czekaj, powąchaj! Nie, tam sorry, ale to nie jest mięta. Pierdolę! Nie, mm-mm. Nie jest mięta. Myślę, że nie. Ej, ktoś się zna na grzybach? Spoko, ja! No, wydaje mi się, że spoko. Ej, nie? Chyba spoko. Dobra, ja się nie znam na grzybach. Mam grzyba! Jestem Wiki, aka Tofiki. Jest ciekawie, w sensie jesteśmy tu ile? Godzinę? I... Tak? Kurwa. Mam wrażenie, już odwaliło. Mocno. Ej, ale robi się herbatę z pokrzywy. Zobacz, stary grzyba przyniosłem. Tak, to jest jadalny grzyb, to jest maślaczek. W tragicznym stanie jest, ale jest jadalny. Pokrzywę też zaliczam i jest ona jak najbardziej jadalna, w herbatach no używana. Super. Bez kitu. Jezu, ja za dzieciaka nienawidziłem kurwa pokrzyw, nie? Boże, za każdym jebanym razem kurwa wyjście na podwórko kończyło się jakimś poparzeniem, kurwa stary. Czekać, jeżeli nie jest, było takie kurwa niekomfortowe. Ja tak chcesz, no. Możemy zrywać to? Możemy to zrywać? Tak, kochani, pierwsza przestrzeń jest odblokowana. Idziesz i nagle czujesz w kostce, kurwa ci człowieku. To musisz tak. No i Dubl już rozjebał kurwa wszystko, nie? Ja pierdolę. Hopie, niszczy rzut, to jest 100% sabotażysta. Ja też tak myślę. No nie? Ja pierdolę. Ej, może kurwa Dubiel, nie? No bo Dubiel ma sytuację ciężką. Co on może zrobić? Bo wiecie dlaczego Dubiel ma taką sytuację ciężką? Bo on ogólnie był kurwa nielubiany. Więc teraz jest jeszcze, w ogóle się wszystko skumulowało. I on teraz, jedyne co może zrobić, to chyba stać się po prostu czarnym charakterem tego YouTube'a, nie? No co mu zostało, kurwa? Niech obraża wszystkich, kurwa, nie? Wiesz, co on ma teraz zrobić? Mam przed programem... Jakby się tak wszystkich wkurwia, nie? Ludzi, to niech jeszcze bardziej wkurwia, nie? No bo co innego ma zrobić? Nie boję Marcina Dubiela, serio, on jest strasznie obliczalny. Ktoś jak jest Batmanem, to ktoś musi być też Jokerem, tak? Jestem doktor zło! No mówiłem, kurwa! Ja jednak nie chcę być zobaczyć na spokoju. No mówiłem, kurwa, że... Mówię wam, o! Jestem Jakub Glenc, z Glencu. Mam podejrzenie też do Kasi, że ona... Wydaje mi się, że coś może wiedzieć. Przyniosłem grzyby, a oni już skończyli. Ej, ja przyniosłem grzyba też. Spójrz na te grzyby. Patrzcie, to moje okazje. Zdążyli już odblokować. No. Ale grzyby się mogą przydać na siadanko. Uczestnicy odblokowali pierwszą, najważniejszą przestrzeń, czyli kuchnię, w której znajduje się cała pula pieniędzy do wygrania. Do tego dzisiaj jeszcze będą musieli odblokować kilka innych. Ciepłą wodę muszą odblokować, okej. Okay. Miejsc oraz rzeczy. Lodówa. Koperta dla ciebie. Witaj w osadzie. Otrzymujesz informacje, które nie otrzyma nikt inny. Możesz się nią dzielić z resztą mieszkańców osady. Po przeczytaniu wiadomości. Czytanie tych wiadomości mi się przypomina te takie kurwa programy typu Love Island, stary. Brakuje teraz, żeby na... Ja pierdolę, wyobraź sobie, jakby zrobili taki program z youtuberami. Miłosny. Że wzięliby wszystkich singli, kurwa. I zrobili takie coś.
Ja. Ta zostanie zniszczona. Pamiętaj, że wśród was jest sabotażysta, dlatego musisz zyskać zaufanie grupy powodzenia. Twoja informacja. Najważniejsze jest do zapamiętania 16 największych wartych symboli. Okej. Odwiedzenie jednego z miejsc poszukiwań zakończy się stratą czasu. Jest informacja, którą muszę przekazać, ale nie wiem, czy chcę wszystkim. Aha, bo na przykład nie jesteś pewny, czy ktoś nie jest sabotażystą. Dlaczego tak akurat masz przekazać? Bo taką wreszcie by się nie zaprosili. No ja właśnie tak postaram się podrzucać takie pomysły, żebym ja nie musiał odpisywać i wyświetlać. Dostrzymałem jakąś informację. Ja też dostrzymałeś informację? Albo nie? Ja stwierdziłam, że się podzielę, bo chcę dobrze na resztę. Ale skoro Marcinowi nagle się przypomniało, że też dostał informację, czyli nie chciał się nią dzielić z innymi, czyli nie sabotuje. Mogę ci dać. Ja mam taką informację, która po prostu pomoże, pomoże nam wszystkim. A jeżeli sabotaż. Ale wiesz, do czego pomoże? Bo ja mam taką informację, która teoretycznie ma pomóc, ale nie wiem w czym. Tam, gdzie miód, tam element układanki. Ej, ja nie. Uszy! Nieumyte! Nie wiem, czemu wierzyć, jakby... Nie, naprawdę, no nie, dobra, przekonaj mnie, że nie jesteś sabotażystą. Gdybym była sabotażystą, to by po mnie to od razu było widać, a ja na przykład zawsze działam na dobro ludzi, czy... No tak, miałaby nick czerwony. Jakieś mafii tak dalej. Na tak bym mógł powiedzieć, sabotażystą, ale fatalnie. Oj nie, przeszkolony przez psychologa na przykład. O nie! Oni powinni mieć, nie? Oni powinni mieć jeszcze takie mikrofony dodatkowe, że jak na przykład klikniesz jakiś przycisk, to masz voice chat tylko dla zdrajców. Że na przykład, nie wiem, idziesz gdzieś z Marcinem Dubielem i mówisz: och, kurde, jaka szkoda by była, żeby ktoś tutaj przyszedł. I nagle przychodzi zdrajca stary i zabija Marcina Dubiela. Oczywiście tutaj w grze, tak? Nie, i Marcin. Nie, nie wiem co zrobić teraz. To taki przykład akurat z Marcinem Dubielem. Dobra, za bardzo kręci sabotażysta. No luz. Twoja informacja, symbole, aparat, drzewo, koło ratunkowe i okulary nie są wartościowe. Symbole to łódź, samolot, taksi oraz kamera. Łódź! Nie są wartościowe. Okay. Rwąca rzeka to dobry kierunek wyprawy. Dziękuję. O, to jest mocna podpowiedź akurat. Chciałam pomóc. Ja... Nie chciałeś, bo byś powiedział od razu. Pokłóciliśmy się. Serio? Famy sobie, jest super, po czym tak nagle po prostu coś pękło, nie? A ja też mam podejrzenie co do... Ale by zajebiście było, jakby ich w nocy nawiedzali na przykład zombie. Po prostu jakieś takie dziwne, nie wiem czemu. Nie! Od początku mówiłam, że są oni we dwójkę, jak ja będę miała rację, to... Powinien być taki ten... Jezu, dobra, wiecie co? Ja bym mógł wziąć udział w takim programie, ale żebym nie musiał się za bardzo angażować, tylko bym na przykład przyjechał i na przykład, nie wiem, mógłbym ludzi straszyć w nocy na przykład, albo nie wiem, wiesz, żeby był taki kurwa element, wiesz, survivalu, nie? Że ja wiesz, jak w Minecrafcie zapada noc, respią się kurwa te, ja pierdolę, wiecie co by mogli zrobić? Ten kult kurwa, co był w tym, First to Fadom, co graliśmy, kult w lesie stary i tacy kurwa ubrani w kapturach człowieku w nocy przychodzą. Dobre zadanie, to zaczyna stresować. Moją chyba największą obawą jest to, że na przykład wszyscy po prostu się zmówią. Jak jak Kononowic stary przez okno i tak. Dobranoc, śpijcie dobrze, jest dobranoc. Serio, gdzie za 7 miesięcy? Na mnie i będą po mnie krzyczeć i będą wywierać presję. Jakim nie cudem zrobić? Taka kociołek proszę bardzo, Dubiel w ogóle dożyli dorosłości? I jakim cudem są popularni dalej? No za... Głupota AZ tak przyciąga ludzi. Dziękuję serdecznie. No głupota się zawsze sprzedaje, stary. Dlatego dużo zarabiam. Wodospad to klucz do sukcesu. Wodospad i rzeka. Okej. Okay. Twoja informacja. Czasami, gdy nie ma drogi na mapie... Nie ma drogi! Sorry, musiałem. ...rzeczywistości może istnieć. Ciekawe. Jeśli połączysz wszystkie elementy, to powstanie prostokąt. Dobrze, nie trójkąt. XLOL... Co nam ta informacja ma dać? Dubiel mówił, że ma coś, co nam pomoże jeszcze zanim w ogóle poszliśmy setki nagrywać, jakby... No bo oni sobie coś uknuli z czajnikiem. Ja wiem, kto nie jest! O, kto? Ty pewnie, nie? Nie, akurat wiem, kto nie jest. Tak? Kto? Powiedz. Ona. Kasia? Nie jestem. Ona nie jest, no. Twoja informacja. Szokująca informacja nie jest istotna dla grupy.
Czyli generalnie jesteś bezużyteczna, Monika. Możesz opuścić ten program. Okay. To tyle. Podzieliłem się z jedną osobą i tak nie wiem, czy tego nie żałuję. Tak, ale jeśli masz przydatną informację, to pomoże nam dojść do rozwiązania zagadki. No tak, no albo no tobie na przykład nam przeszkodzić. Ja dostałem informację, że jedno miejsce jest kluczem, a dokładnie to miejsce znajduje się w zbiorniku. Powiedziałem przy wszystkich zbiornik wodny. Ale chodzi o wodospad dokładnie, więc możliwe, że pod wodospadem znajduje się jakiś, nie wiem, skarb albo cokolwiek. Proszę bardzo, Szymon, koperta dla ciebie. Dziękuję. Dziś nie otwierajcie czerwonych kopert. Zapamiętam. Mamy dzisiaj pierwszy dzień, myślę, że ciężko jest cokolwiek stwierdzić. Po prostu patrzmy sobie po łapach. Ja pierdolę, boiler! Nie ma bomby w boilerze! Ufajmy sobie tak na 50% i będzie zajebiście. Powtarzam. Zapraszam uczestników do altany. Dzień. Kochani, poznajcie Pietrucha. Jest to tutaj głowa Ekspedycji Express, która... To jest ten Pietrucha, kurwa, z tego? Z VR-a? A nie, to jakiś Ekspedycja Express, a ludzie, co grają w VR-a, nie wychodzą z domu. Będzie dbała o to, żeby wasze głowy były wystarczająco pomieszane. Razem ze mną... To raczej on by się tym nie zajmował. Ekspedycja Express. Na co dzień organizują najlepsze w Europie gry terenowe. Programy i imprezy integracyjne. Gra Sabotażysta, którą systematycznie organizują, jest jednym z wielu ich autorskich pomysłów. Thunder i Ekspedycja Express połączyły siły, co zaowocowało stworzeniem programu Sabotażysta. Przygotowali oni scenariusz programu, zadania, zagadki, challenge i utrudnienia, które czekają naszych uczestników. Fajne. Są oni po prostu specjalistami w swojej dziedzinie i mają na koncie kilkaset różnego rodzaju eventów. Dlatego w sumie spoko, że zrobili to wspólnie, nie? Z ludźmi, co mają już doświadczenie. Macie ochotę zagrać w ekscytującą grę terenową, przeżyć z nimi niezapomnianą przygodę, czy zorganizować grę integracyjną dla swojej firmy, to wjedź na ich link w opisie. Dodam tylko jeszcze, że jestem szczęśliwy, że możemy z takimi właśnie ludźmi tworzyć program Sabotażysty. Bardzo miło mi was powitać, drodzy osadnicy. Czas rozpocząć pierwsze zadanie i czas zarobić hajs, ale... Będziecie musieli wytypować jedną osobę, wspólnie, którą z tego zadania wyautujemy, ona będzie miała zadanie specjalne. Musicie zrozumieć pewne zasady tego programu już na starcie, dlatego od tego momentu macie równo 2 minuty na podjęcie tej decyzji. Czy jest ktoś chętny, żeby wykonać zadanie specjalne? To ja mogę. Mimo okay. Tego byś się odnalazł w takim kontencie, ale w roli organizatora, bo postaci epizodycznej jaką... No ja bym wolał być postacią epizodyczną. Właśnie coś kurwa... Takim NPC-tem po prostu, który się respi. To by było dla mnie fajne. Ja lubię takie. Zalosujcie, zagrajcie w kamień papierowy. Ale jest, zagrajcie, nie, 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 ale... Kasik ja się zachowywał jeszcze tak. Witaj. Nie mam dla ciebie dzisiaj zadania. Nie mam dla ciebie dzisiaj zadania. Odejdź. Odejdź. Nie mam dla ciebie dzisiaj zadania. Odejdź. I bym kurwa tam człowieku cały dzień tak spędził. Do niej nie mam wyobrazić, że Monika Kociołek do mnie podchodzi, ja tak. Największe zaufanie, jak na razie wszyscy co do tego... Wspaniała rola by to była. Nie jest. Byśmy się kurwa dogadali, nie? Oknij kurwa! Debile! Zostawię się zgłosić. Marcin trochę traci nasz czas tutaj. Minuta! Marek jest cześć! Ja mogę pójść! Dawajcie mi to! Dawajcie mi go! Dajcie mi go! Musisz opuścić to miejsce, zapraszam cię do twojego namiotu. Stop! Tam przypilnuje cię pewna osoba, a my tu musimy kontynuować pierwsze zadanie. Okej, a widocznie. Takim starym polskim zwyczajem powinienem was powitać chlebem i solą. Ale jako, że jesteście influencerami, no to każdy otrzyma kreskę. Tak jak na każdej waszej imprezie zamkniętej, żebyście się poczuli jak w domu. Dobry gospodarz razem z Rezim. Oczywiście, że to zrobimy. Tylko mamy pewien problem. Nie mamy informacja. Ani chleba, ani soli. Ale mamy za to dla was robaki w zalewie. Ja pierdolę, dobra, nie umiem brać udziału w takim czymś. Bym się zżygał i Rezi by mówił tak, dobrze, dobrze, udawaj, a ja tak, ja nie udaję, Rezi. Moi drodzy. Kurwa, zażygałbym nam w pierwszy dzień cały, kurwa, stół. W tym momencie rozpoczyna się wasze pierwsze zadanie. Jak widzicie, macie wspaniałe koreańskie robaki w zalewie. Co więcej, mogę wam powiedzieć, że jest dużo was tutaj 10 osób, każdy po 5 stówek, to jakoś wychodzi szansa na zdobycie 5000. Możecie, nie musicie. Co ważne, możecie, nie musicie. A, okej.
Wasza decyzja. Jak zjemy, jedna osoba jak zje, to dostaje hajs? 500 stówek. Za jedną osobę 500 stówek. Uczestnicy bez zastanowienia założyli, że gdy zjedzą robaki, to zarobią. Ale czy na pewno? To pachnie jak orzechy, to będzie smakowało jak orzechy. Jeśli ktoś ma podpowiedź, nie musicie jeść robaków. Połki! Przecież to Mareczko. Kurwa niedobre jest! Twoim zadaniem jest prawidłowo... No połykaj te robaki! ...wytypować osoby, które zjadły, bądź nie zjadły, pewnej magicznej potrawy, którą jest robaki w zalewie. Nie musisz nic jeść. Może potem będziesz głodny, zostaw sobie na później. Smaczne, myślę, że większość by zjadło. Dobra. Chłop, kurwa, sobie wziął też. A na pewno czajnik zje. Chłopce, kurwa, tego. Smaczne, myślę, że większość by zjadło. Zakładam w 100%. Na pewno Glencu. To jest kozak. O. Szybko, połykaj to! Zofa się! Połknij! Faustyna. Dobra, muszę przestać! W Gen Z mieli sporo. Stawiam, że Fifi też wie. Przełknąłem, ale reszty... Połknij! Ale to jest słodę! Kasik też wie. Przecież to kurwa słone jest! Okaże się, że wszyscy, tak? Nie. No, nie. Ja też zje. Monika Kociołek, kurde bole. Czyli Marcin zjadł czy nie? Nie, Marcin zje. Wiki zjadła czy nie? To się liczy? Nie. Okej. Okay. Do gardła! Ja pierdolę, i to specjalnie robią, stary, nie? Skiul, dziękuję za 24 miesiące i zwody, dziękuję za... A, do gardła, od razu! Ognij! Posłuchaj! Przysięgam, tak! Nie! Posłuchaj, nie gryź tego! To Wiki out, Monika Kociołek out. Przecież to kurwa nie Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji! Ej, proszę, Monika! Monika, k***a! Monika, no! Przyszłaś tu w różowych klapkach! Nie, no Monika, no! Ej, proszę, to później! Szumi będzie żygać. Kurde, sorry, Szumi, przepraszam, ale out. Bierzesz na Gryziesz? Ja nie znam cię za bardzo, więc przepraszam, ale stawiam, że na razie nie. Przepraszam, byłaś tu, ale całego nie zjesz. I gotowe. Okay, całego nie połknie. Stawiamy tak. Czuję, jakbym zjadł karmę jakąś zwierzęcą mam i wyszło mi nosem to przy okazji. Moi drodzy, Pietruch uraczył was naszą chlebą i solą. Tak jak mówiliśmy, nie trzeba było tego jeść. Zadaniem Marka było wytypować, kto zje, a kto nie zje. I to zarabiało pieniądze. Powiedziałem jasno, macie szansę na zdobycie 5. Ale ich zrobili, kurwa! Ja pierdolę! Więc powtarzałem to 3 razy. Powiem jedną rzecz. Marek jest dobry w typowaniu. Ty, ale Marek praktycznie wszystkie zgadł chyba, nie? Chyba poprawnie wytypował w ogóle, jebany. Zgadza się praktycznie całkowicie cała lista. Poza czajnikiem. Czajnik nie zeżarł? Zarobiliście właśnie 4500 zł. Małe brawa, bo sabotażysta zarobił 5 stówek. No nieźle. Nieźle. Uczestnicy przekroczyli 3000 zł, czyli odblokowują lodówkę. Yo, a w środku papryka szczecińskie. Dobra. Co my tu mamy? Lodówka, a w niej... Patrz, ten zajebisty! Fajne rzeczy. Nie gadajmy o tych robakach, bo już jest po tym zadaniu. Kolejne majonez. Zadanie, powiedzieli nam o tych kopertach, pogadajmy o kopertach. Dobra. Wiemy o kopertach na tą chwilę. Dobra, to ja wam powiem od razu, ja mam treść taką, żeby nie otwierać czerwonych kopert. Nie otwierać. Jedno z miejsc poszukiwań będzie stratą czasu. A ja na przykład nie. Dobra, powiem. No i on powiedział o tych czerwonych kopertach i teraz co? Sabotażysta jakby otworzył, to kurwa wszyscy umierają. Nie powtórzę mojego zadania, jakby część osób wie. Dobra, ja wam mogę powiedzieć, co ja dostałam. No. Bo to myślę jest ważna informacja. Chciałam o niej nie mówić. Też ze względu na to, że wy między sobą mówicie, a kurde nie na forum i... To jest dziwne. Ale mam informację, że o pewnym ruchu, który może zrobić sabotażysta dzisiaj. No to nie mogę. Nie, ale to nie mów tego ruchu. No nie, nie powiem, tylko chcę powiedzieć to. No ale dlaczego nie chcesz? Powiedz przy wszystkich. Nie chcesz nas przestrzec? Ale tak, bo w sumie sabotażysta... Kuci w dupę, kielecki majonez. Tego nie zrobi. Ale jak zrobi, to ona będzie wiedziała, że on, że to jest sabotażysta. Jakieś losowe, kurwa, memy mi, kurwa, tutaj cytować.
Na pewno ma wiele ruchów do zrobienia w tej grze. Twoja informacja. Szokująca informacja nie jest istotna dla grupy. Ja stwierdziłam, że trochę zmienię, a w sumie to całkowicie zmienię treść tej podpowiedzi, którą dostałam w liście. No i tak jak w sumie zauważyłam, trochę to podłapali i się zastanawiali. Ja pierdolę, kociołek, to jest Fivehead, chcę zniszczyć ich wszystkich. Zastanawiali, że wow, że mocna tutaj podpowiedź tak naprawdę. Zapraszam chętnych, by odlokować łazienkę. Czyli tak, Czajnik, Szumi i Marek. Dobrze. Mój drogi, tu jest twoje źródło wody. Możecie sobie to podnieść i pozyskać. Żeby zadanie zostało zaliczone, trzeba się bardzo konkretnie pełnym tym zbiornikiem... Jest spalony, dziękuję za 28 miesięcy. No jest taka nieprzyjemna. Czekaj, to ja się przygotuję tę miskę, bo chodzi o Michę, nie? Dawaj. Ale jak cię poleciało po włosach! Moi drodzy, wybaczcie, że przerywam, ale mam ku temu bardzo ważny powód. Dzisiejszym sponsorem! W subskrypcji na tym kanale już niedługo, więc subskrybujcie, jeśli mogę was o to prosić. Nie ukrywam, że poza 5 bańkami, co jest super liczbą, chciałbym połknąć Blowka. Nie wierzę w to! Przecież to jest kurwa symulacja! Nie mogę kurwa emotikon szeroki uśmiech. Nie mogę kurwa! Nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Że poza 5 bańkami, co jest super liczbą, chciałbym połknąć Blowka, a może kiedyś też Freeza. Przecież to kurwa niedobre jest! Chodzi o największą... Dajcie mi Blowka! Dajcie mi go poczuć! ...ilość subskrypcji na polskim YouTubie. O mój Boże! Subskrybujcie, by być na bieżąco i by kolejne odcinki Sabotażysty was nie ominęły oraz do tego kolejne serie na tym kanale. Więc koniecznie subujcie. Pozdro i wielkie dzięki. Nie bądź dzban, subskrybuj. Dzięki panowie za prysznic! Łazienka odblokowana. Pa! Zobaczcie to! Piekło mężczyzn. Mężczyźni kurwa harują. O! A tutaj jest nagrywane Instastory. Mega. Łazienka odblokowana. Mega. To moi drodzy, zasłużyliście. Łazienka! A, bez dachu zapomnieli. Fajne. Dobra, git. Dziękuję za... Z wrażenia aż spadłeś, tak? Łazienka uczestników. Proszę bardzo. Ciepła woda lubisz. Ej, właśnie, oni powinni mieć zakazane telefony. Nie wiem, czy mam trochę podejrzenia, to jest dziwne, że Yoshi i Shea, oni we dwójkę mogą być. Ja z kolei zastanawiałem się odnośnie Marka, ale kurde, z kolei jego, no nie no, dobrze tam dobrze, pozaznaczał. W sensie, na przykład Monikę, nie wiem, jaką osobę, która by tak, no. Na przykład zastanawiam się jeszcze nad Hicks, która nie robi żadnych zadań. A Bóg Drabaszyc jest znana, że nie robi zadań zawsze, jak właśnie gramy w Among Us VR. To też nie robi, więc to akurat nie jest podejrzane. Wydaje się, że ona jest taka outsiderką tutaj, że ona nie czuje przynależności do żadnej grupy, bo nie jest youtuberką, nie zna tam nikogo, więc ja bym raczej... Ej, ty byś się w chuj nadawał na kucharza jak ten z Wyspy Totalnej Porażki, byś im serwował jakieś gówno. Jezu, jakbym mógł jakieś takie, żebym tak napluć, kurwa, nie? Ja. Czekam. Nie no, jakbym takie losowe, kurwa, jakieś jedzenie, czy przepisy z TikToka, tylko kurwa niepoprawne. Kapulon! Ja no ich tak, jakby oni na przykład nie byli inside, ja myślę, że oni nie są inside, nie? Ja bym tak sobie zaprezentował. Dzisiaj, moi drodzy, na obiad będzie kabulon. Oni tak, wow, nie wiemy co to jest, stary. A nie, albo nie, gulasz głupczycki, stary. Oni tak, clueless. Na przystawkę kabulon. W sumie to przecież ich grupa. I klepek ryklików. No. Słabe to jest moim zdaniem, że wiesz, tutaj, tu wiesz, Fausti sobie gadają, chcą, żeby wszyscy powiedzieli na forum gdzieś tam podpowiedzi, a właśnie oni nie chcą powiedzieć nam, więc ja powiedziałam, jaką mam podpowiedź, a to nie jest ta podpowiedź. Co? Ale jaki... Ja co? Stwierdziłam, że wtajemniczę w to jakąś osobę, bo nie chciałam już działać indywidualnie. A, wtajemniczyła największego fejma, tak? No, nieźle.
wzięłam osobę, którą najbardziej znam, której wydaje mi się najbardziej ufam. No i jest to Czajnik. Stwierdziłam, że zajebiście będzie, jak będziemy w to brnąć. Monia, co jest grane? Dlaczego wszyscy... Nie, dlaczego oni mi to robią? Ej! Ja powiedziałam, że jeden z ruchów sabotażysty, ja będę o nim wiedziała. I wiesz, o co powiedzieć, że można to przeklinić tak, że sabotażysta może mieć takiego mindfucka. W sumie to ty czysto teoretycznie ty możesz kogoś wkopać. Tak zero-jedynkowo, jak już takie coś wymyśliłaś, to ty teraz jesteś w stanie wskazać. Pamiętacie, co wam mówiłam? Mówiłam wam to i jesteś w stanie wytypować jedną konkretną osobę. Ja pierdolę, nikt nie docenia mózgu kurwa Moniki! I to jest Cloud Harris, gdzie wiesz, 28 miesięcy. Ale tu się będzie działo, Jeżeli oni mi uwierzyli, to jest mega zajebiste. W momencie, kiedy opowiadałam Czajnikowi o tym, on bardzo nienaturalnie się zachowywał. Paluszek bardzo dredowy. Duża możliwość, że on jest sabotażystą, a ja mu mówię takie rzeczy. Kurde, tylko nie ale wiem. Ale mam wyjebane. Jeszcze jak to wykorzystać dobrze. No właśnie, musimy to przyknąć, zatem bez kitu może Czajnik serio jest kurwa sabotażystą. To tobie, bo stary, ty zajebiście grasz, ty jesteś tryhardem i... Z tego powodu boję się, że mnie szybko wyrzucą. To tu i tak wygrywa jedna osoba. Tu każdy jest swoim przeciwnikiem docelowo i tak trzeba wyrzucić, nawet jeżeli nie sabotażystów, to innych uczestników. Ja z mojej perspektywy próbowałbym wyeliminować jednych z najgroźniejszych graczy, niezależnie od tego, czy są... Ja uważam, że to jest dublet Faustina. Faust jest bardzo dobra. Ej, właśnie! Czajnik nie zjadł? Może specjalnie, kurwa, nie zjadł? Bo on raczej, kurwa, się podejmuje takich rzeczy. Czajnik nie połknął przecież, nie? Monika też? Ale Monika może akurat nie połyka. Więc może... Albo Czajnik jest znany z tego, że on wpierdala różne jakieś tam świństwa, nie? Stary, ale mam nadzieję, że ci mogę ufać. No, ja też mam taką nadzieję. No weź! Kurde! Stwierdziłam, że będę ufać tylko sobie. Im to w ogóle totalnie nie ufa. Myślałam, że Czajnikowi mogę ufać, ale... OnlyFans Balaczyk jest ze 14 tysięcy blotem, tylko której mam wątpliwości. Są tu niektórzy podejrzani od samego początku, ale uważam, że za wcześnie, żeby wyciągać wnioski. Proszę bardzo. Wiesz, że Czajnik jest znany z tego, że połyka? No, słuchajcie, widzowie. Łączcie kropki. Czajnik ostatnio próbował zaprosić mnie na gejowską randkę. Robił odcinek Rozpoznaj geja. Tu udaje, że nie... Właśnie. A, oj tak. Ważnego widzowie. O kurwa, on zjadł takiego zerwał z dziewczyną. Kochani, pojedliście? Tak! Cieszę się niezmiernie, bo potrzebna będzie energia do kolejnego zadania. Ale zanim zadanie, będziecie musieli się podzielić na trzy grupy. No to proszę bardzo, czas start. 60 sekund na podzielenie się. Losuj, lecimy nawet. Nie, załóżmy się! Ja! Przepraszam, że tak było. Pierwsza grupa. Ile osób mamy? 11, 3 grupy to 4, 3 sekund. Dobra. No dawaj, szybko, czasu nie ma. Mamy to wyko. Kasia. Dobra, Kasia. I druga grupa. A my? No i my, a nie, jeszcze jedna osoba. No. Ja. No, ale to jest z nami. Nie wiem, co się dzieje. Laski zostały same. Ale dobrze. 3, 4. Ale grupa. Totalnego rozpierdolu. Przed wami kolejne zadanie, to znaczy, że to jest szansa na zdobycie szympansa. Dobrze mówicie. To zadanie sprawdzi waszą orientację w terenie, spryt, umiejętności współpracy, no i oczywiście dbanie o to, żeby sabotażysta nie podziałał zbyt mocno. Otrzymacie ode mnie specjalne mapy. A na nich ważne punkty, do których trzeba się dostać i odnaleźć... Jaj mapy, kurwa. Już widzieliście moje umiejętności First to Fadom. Jaj mapy, kurwa. Elementy gigantycznych puzli, które uczestnicy muszą ułożyć. Na zadanie mają 90 minut. Jeśli znajdą i ułożą wszystkie elementy, zarobią... 4000. Ale dzisiaj mamy świetny humor, prawda? Więc mamy też kilka niespodzianek dla was. Niespodzianka ta polega na tym, że jeśli wszystkie puzzle ułożycie, dostaniecie mnożnik. Razy dwa. Czyli 8000 do puli. Do tego jest jeszcze jedna niespodzianka, która na was czeka tuż i dość blisko. Jest z nią... Freeze do luszek, postać kurwa pije! Dołączy do jednej? Nie wierzę! Grup, powitajmy brawami! I
Ja pierdzielę, zrespawnił się! Witamy dobrego duszka. No właśnie. Którym uczestniczy, to zależy ode mnie, czy będę tym dobrym duszkiem. Dokładnie czy nie tak. Będę tym... Dokładnie tak. No właśnie, Frizu będzie tym dobrym czy złym duszkiem? Czy możemy mu zaufać? Tego nie wiemy. Jego rolą jest pełna dowolność, czy chce pomagać uczestnikom, czy może jednak im namieszać. A to, czy influencerzy mu zaufają, to już ich indywidualna sprawa. Jestem gotowy. Wiem tylko właśnie to, co powiedział Remek, więc ciekaw jestem bardzo, co jest w tej kopercie. Ciekaw jestem, co dzisiaj będę robił. I ciekaw jestem, jak bardzo będę mógł im też pomóc. Bo mi się wydaje, że jednak będę chciał troszkę pomóc. Jako jedyna osoba będziesz znał 11 podpowiedzi, które są potrzebne na dzisiejszy dzień. Jesteś jedyną osobą, która poznaje wszystkie. Okej. Więc będziesz mógł też zaingerować. Czyli będą mu wylizać, będą musieli mu lizać dupkę. I potwierdzić, żeby powiedział prawdę. Kłamie, czy nie? To jest twoja sprawa. 2 minuty masz na to, żeby przeczytać, nauczyć się na pamięć, nie możesz tego nigdzie spisywać. Kurczę, 11 podpowiedzi, które potem będziesz mógł wykorzystać. Rozpoczynamy. Jakimś technikę tutaj trzeba zrobić, wiecie, takiego historii. Czerwone nie. Szokująca istotna, czerwone nie. Rwąca rzeka. Nie jest istotna. Szokująca nie jest istotna. Dobra, szokująca, czerwone nie. Szokująca i czerwone nie. Rwąca rzeka good. Miód good good. Dobra, czyli tak. Aparat drzewo nie są wartościowe. O Jezus Maria. Aparat drzewo koronkowe. Co to ma ze sobą wspólnego? Łódź, samolot, okej. Są wartościowe, okej. Czyli symbole ze mną bardziej związane będą bardziej wartościowe, ale aparat jest też, on mnie nie będzie wartościowy, okej. Najważniejsze, to jest najważniejsza podpowiedź. Z ciekawości, co zapamiętałeś? Myślę, że dużo zapamiętałem, ale bardzo będzie mi się dużo też przypominało, jak oni będą mówili mi o swoich. Gorzej jak zapomnę, mówię, nie, tego nie było i ktoś będzie spalony. Gorzej będzie, jak przekręcisz słowo tak jak na początku, typu, że ważne, a ktoś powie, nie, tam było nieważne. No pamiętaj, właśnie. Żebyś ty też się nie dał nabrać, będzie... Symbole, proca! Do bycia, więc wszystko w twoich rękach. No tak. Okay. A w zasadzie w twojej głowie. Okej. Okay. Bardziej no związane... Grupy mamy, moim zdaniem teraz czas... Ja pierdolę, oni wchodzą do lasu, stary, i znajdują osadę z krzatów, pomocników. I tam, stary, minimajek, kurwa, człowieku wychodzi. Witajcie! Przedem wam pomóc, mam dla was wskazówki. Jo, ale to było dojebane. Informacja, że Karol dołączy do jednej zajebiste drużyny. I okay. Wydaje mi się, że drużyna numer 3. Dobra. I na przykład Minimaj mówi: słuchajcie, jesteście na terenie minikampu. Freeze to tak naprawdę zły duch. On chce spalić naszą wioskę. Pomóżcie mi przejść przez las, a wynagrodzę was pieniędzmi. Każda drużyna otrzymuje po mapie i ja wam życzę powodzenia. 90 minut. Czas. Zajebiste. Możliwe miejsce poszukiwań. Zajebiste. Sprawdźmy, gdzie one są. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja bym wziął ten obszar jakby dla nas. Oni powinni wziąć ten obszar, a jedna drużyna ten obszar. Gdzie jest szokująca informacja? Widzicie to gdzieś? Szokująca? Tu. Zauważam, że powinniśmy iść tam w pierwszej kolejności. Gdzie jest ta szokująca informacja? Szokująca informacja. Ona dopiero była. Ona dopiero jest się szykowała. Także dzięki. Miłej gry, panie. Trzymaj się. Mamy te same znaki? Ej. No, wszyscy jesteśmy razem. Daj. No tak, dawaj to. Dawaj. Ja pierdzielę, no pokaż. Wszyscy mamy te same znaki? Ej, dobra, musimy ustalić, która grupa gdzie idzie, bo mamy te same znaki. Może zobaczmy, jak jest innymi. A to jest przecież jak my stoimy. To znaczy jeden cel wspólny. Wykonać zadanie. No tak, ej, dawaj. To jest woda. Polecam wybrać liderów. To daj nam pójść. Dajcie nam pójść, my mamy wskazówki tam. Tak. No dobra, no to... To my idziemy tutaj. Mają wskazówki do tego miejsca, do tego przyrzeczce, więc tam chcą iść. Ale co tam było w tym, o tym wodospadzie? Kluczem jest wodospad. Ja miałem informację, że nie wszystkie drogi są... A Frista, kurwa, już nie pamiętam. Jezu, ja miał coś zapamiętywać. Boże, pogrążył, kurwa, wszystkie drużyny, nie? To jest prawda, taka była podpowiedź. Ale ja co mam, z wodospadem i jeziorkiem, nie wiem. A zejdźcie do tych po drodze, a my jeszcze... No to idźcie po drodze, to wejście. To są zabudowania jakieś. Dobra. To informacje, że podobno czerwonych kopertnie otwieramy. Szumi to powiedział. No. Dobra. Czerwonych nie otwieramy. Git, czerwonych nie otwieramy. To jest prawda. Okej, okay, czyli nie kłamał. Dobra, zajebiście. Jeszcze ja w ogóle nie pamiętam tych podpowiedzi! Dobrze, ale dobrze patrzamy. Ale przynajmniej potwierdzasz, to jest dobre. No, on jest po prostu potwierdzaczem. Tam się przypomina, ale jakby... Spoko, jesteś potwierdzaczem. Potwierdzaczem. My stromy góry tutaj, nie? Czyli musimy iść tam? Moim zdaniem to jest pod górę. Tak, idziemy pod górę, no. Ja nie wiem, czy to ma sens. Ja też nie wiem, czy to ej, ma sens. Ej, czekajcie. Czekajcie, nie, ej, bo zrobiliśmy za duży chaos. Skonsultowaliście się możemy... z Karolem, na przykład? Drużyna jest średnio zorganizowana. Może za kilka minut będzie dobrze. Ale nie, po prostu w ogóle. Podążamy własnymi korami. Taki moment, kiedy sabotażysta może tak namącić. To jest niesamowite po prostu.
tutaj już jest chaos, nikt nie wie w ogóle gdzie. Co może sabotażysta zrobić? Może na przykład kogoś zaciągnąć w krzaczory i na przykład przetrzymać go na czas przeszukiwania? Albo jakąś pułapkę zastawić, że wpada kurwa w dziurę i nie możesz tam wyjść do końca tego? Jakby rozgałęzienie jest wyżej jeszcze. Dobra, czyli gdzieś tu, w tym obszarze. Czekaj, a czego my szukamy? Puzli. A one pewnie są jakieś ogromne, myślisz? Dobra, przeszedłem do... Tęgi umysł! Patrz, i tak nawet... Ja pierdolę. Widzowie, oni podniosą tą kartkę i się zaczyna, kurwa, prawdziwa gra, stare. Okazuje się, że to człowieku Slender. Kurwa. Nie, nie bierz tego Monika! Nie bierz tej, kurwa, kartki! Wiedziałam, wiedziałam! Rozpoczęło się. Czy mam też pierwszy puzzle naszej zagadki? Trzymaj mapkę. Boom! Okej, okay, to za... Prosto z żula! Kurwa, z ula. Prosto żula. Prosto... Czekaj, co to jest? Ula. Prosto z ula. Musicie odnaleźć w okolicy miejscowego pszczelarza, który pomoże wam odnaleźć to, czego szukacie. Marcin Dubiel mówił, że w jego podpowiedzi było, że coś z miodem też. Tak. O, tam jest pszczelarz, czy idziemy? Ale to tu! Czy pan coś dla nas ma? No jak zależy, jak pogadamy. Może jakoś możemy pana przekonać. No, jakaś opcja dialogowa, koleżanko. Tak, bo coś możemy pomóc w czymś i pan nam też pomoże. Zamian mogę dać. Buziaka. Ja myślę, że Kuba jest bardzo chętny, jest? Żeby na przykład założyć taki fajny kapelusz, po co? Pokaż mi swoje towary. Tym się uspokaja pszczoły. Tak, a to jest do założenia. No jak czujecie taki zapach, to jest no. Pszczoły w pobliżu. Siema, trzeba zadzwonić, fajnie. No, ja też właśnie mam. Ja mam uczulenia. Ja mogę. Nie wiem, co mam zrobić, mam po prostu wejść na głowę, tak? Obserwuję z Reziego, on się teleportuje między grupami. Ej, bez kitu, skąd on się tu kurwa wziął? Ty, żebyś to widział. Jak wyglądam? I odłóż go na bok, na ziemię. O, odłóż go. I teraz tak, weź sobie miarkę. Uchyl trochę. To ja może uchylę. No ale tam są pszczoły. Kurwa, se w tle się stoi. Szybka podróż. Pół centymetra uchyl. Mówi trochę. To mówi, mówi. Coś tu jest. Dobra, Wiki, ale ty bierzesz. Mogę to wziąć, tak? A co robi dym na pszczoły? One jakby, kurwa, odurza? Żeby nie atakowały? Czy jak to działa? Bo ja nie wiem. Uspokaja je. A. Czyli takie ćpanie trochę. Trochę jakby podawać im weed. Zaza dla pszczół. No Wiktoria, działaj. Teraz pomalutku zabierz. O, już przylepiły. Mamy to. Nice, dziękujemy panu bardzo. Ale wam. Jest elemencik, ale bardzo wam ładnie. Łatwo poszło. Dziękujemy panu bardzo. Jak to mówią, wej k***y miodu. Trzeba przyznać, że tej grupie idzie całkiem dobrze. Zobaczmy, co u grupy z twardymi charakterami. Ja bym... Trzeba dojść do drogi, do drogi. Ja my idziemy tu. Poczynimy źle. Ja pierdolę. Poszliśmy, no. Na pewno? Idziemy grupą, halo. Marcin! No czekaj, mieliśmy iść razem. Ej, no ale dobra, robimy to razem. No na pewno będę biegał za tobą, bo masz takie zachcianki. Czemu idziemy do szokujących informacji? Bo nie bez przyczyny była tam napisana szokująca informacja. Super. Szokująca informacja jest, kurwa, bezużyteczna. To będzie trochę w k***, że tak wyprzedza i pędzi. Czekaj, pokażcie tą mapę. Tu tam są te znaki, to na banki stąd. Na znakach, chodźcie, już jesteśmy bardzo blisko. Popatrzcie. To pewnie będzie to. Zeszliśmy? Tu jest to, czyli tutaj przy śmieciach, w śmieciach trzeba grzebać. Jest, informacja. Jebanek to zerwał, kurwa. Okej, otwórz i przeczytaj treść. Uwaga. Jestem strasznie ciekawy, co tam jest. Nie wiem. Tu jest nie ma, straciliście. K***a, przecież... Wiedziałem. Dobra, ej, to teraz biegniemy. Ej, dobra. Mi się wydaje, że Dubiel może być sabotażystą. Bo patrzcie, jak on zareagował, kurwa. Śmieje się. Trochę. Teraz biegniemy. O nie, straciliśmy czas. Jeszcze raz. Wiedziałem to. Tu nic nie ma, straciliście swój cenny czas, to znaczy, że sabotażysta działa. Oho! Mówiłem od początku, będzie jakaś z***a informacja. Mówiłem. Ty nas tu poprowadził, ale... Nie chcę nic mówić, ale ty nas tu poprowadziłeś. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że zadaniem jest ułożenie puzli, których w ogóle na ten moment nie mamy. Na pewno Marcin zwraca mocno na siebie uwagę i jest w takich sytuacjach, że wyprowadził nas bardzo daleko, stracił bardzo dużo naszego czasu.
i poszliśmy na sam koniec, gdzie nie było zupełnie nic. Chciał tam pobiec sam bez kamery, co też jest bardzo podejrzane, ale to jest Marcin. Nie no, jak to jest, stary, nie? Jak to jest, stary, że ten odcinek został nagrany tyle czasu przed aferą, nie? I stary, ten odcinek sprawia, że jeszcze bardziej, stary, wpływa źle, kurwa, na wizerunek Dubiela. Ja nie wiem, stary, to już jest, kurwa, droga bez wyjścia, nie? To jest, kurwa, ja nie wiem. Marcin Dubiel zawsze zwraca na siebie uwagę i zawsze coś kombinuje. Powiedziałbym, że nie jest sabotażystą. Trochę ja mnie to faktycznie, muszę się wam przyjrzeć. Pojebane, nie? Wedle mapy woda powinna być gdzieś tu. Szumi? Czekajcie. Tak, Szumi. Dobra, to jest w tamtą stronę. A Szumi poszedł tam. A, dobre. Ja, tu jest czerwona koperta, tak? Oho! Ale mamy ją nie brać, nie? Możemy ją zabrać. Nie wiem, poczekaj. Oho. Nie, dostaw czerwoną kopertę, bo Szumi, one są... Szumi, nie? W ogóle jakby, żeby ich nie ruszać ogólnie, nie? I to jest dokładnie to, co mówiliśmy, że nam wszystkie, nie wszystkie ścieżki są na mapach zaznaczone. No. A, czyli może ta czerwona wskazuje ukrytą ścieżkę. Widzisz tu coś? To jest wodospad? No, taki... Średnio. Wodospad! Ta koperta na drzewie, no. Nie? Słuchajcie, mamy tutaj napisane. Wodospad. Jesteście blisko celu, w którym czeka na was nagroda. Szukajcie ukrytych elementów w promieniu 20 metrów od wodospadu. Czyli tu... To jest wodospad! Tu jest wodospad. Tego ogóle... taki kurwa wiecie. Kupczyca na przykład rzeka jest. Nie jest to Niagara, ale jest to Psina się nazywa. To nie jest wodospad, nie? To nie. Jak nie, bardzo byście uparcie byli, to nie jest wodospad. Moim zdaniem musimy najpierw znaleźć wodospad. Dwie osoby tam, dwie osoby tam. I spotykamy się tutaj za 5 minut. Czy ja mam zrobić po prostu sprinta, no to... sprawdzić czy tam jest, wrócić się? Może tak będzie najszybciej. Tak, zrób. Lecimy znaleźć wodospad. Słuchajcie, chodziło mi, że kurwa, chodziło mi, że ja wiem, że Niagara to jest wodospad. Źle zbudowałem zdanie. Chodziło mi o to, że po prostu w Polsce jedyne co jest, to takie właśnie kurwa... spadziki. Ale nie wiem, czy to jest to. Rzeko spadziczki. Wodo spadziczki. O kurna, to jest chyba tu. To jest... O kurwa, znaleźli! Że to jest wodospad. Jest! Zobaczcie, kurwa, jak w akwaparku te takie... Co nie? Drodzy widzowie, to jest wodospad. Ej, guys! Wodospad! Jesteś w Polsce, kurwa. Dobra, no. Coś, co ma tak do metra, znaczy metr wysokości, zalicza się już jako wodospad, nie? Znaczy, tak. Wątpię, żeby to było coś większego. To tam jest. Jest wodospadzik, będziemy szukać teraz. Na 1000% jest po tamtej stronie. To jakby to na bank, bo sam bym chciał, żeby to się wdupnął tej wody, tak? Yo, guys! POV! Stara, tam taka jaskinia, że muszą wejść, kurwa, jest centymetr, kurwa, od tego, od sufitu. Jo. Nie no, takich hardkorowych raczej by im nie dali, nie? Muszą wejść do cave'a z torczem, stary, tam kurwa torcz. Jo. O, to jest na dobre miejsce, żeby to schować, na przykład. Zobacz, tu. Szukajcie tam, szukajcie po tej stronie, my po tej. Dawaj, tu jest wodospad, ty idziesz w tą stronę, a ja idę w tą. Ja się wpinam. Są na dobrym tropie, ale zobaczmy co u grupy pierwszej. O! Nie! Nie otwieramy. Fris powiedział, że to jest prawda. Tak? Że nie otwieramy. A pokaż jak wyglądają? Okej. Okay. No dobra. Ja na razie bym nie otwierał. Tak, no. Jesteście pewni? Tak. Ale tam z drugiej strony może być też kasa. Nie. A kto powiedział, żeby nie otwierać? Szumi. Szumi chyba, no. Dobra, Fris to... Rezi to jest kurwa sabotażysta, nie? Więc ja bym dał ale on podkreślił, bo pewnie nagrywa to samo przeczytał. No ja bym biorę i na razie zobaczymy. No, ja bym też nie mówił o niej, no. No. Jeszcze jest domek. A są domy na mapie? No. No to jak są domki na mapie, ja wiem, no to widzimy. Nie gra, to wiem, dobrze. Chyba idziemy. No nie wiem, czy ci ufać. Ale była informacja, że jedno miejsce jest bez sensu. Pamiętacie? Była taka. Dobra, mam wrażenie, że poszliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy. Słuchajcie, jesteście już poza mapą, nie? Oni są już poza mapą, zaraz dostaną informację, że mają wracać do kurwa tego. Musimy iść? No, właśnie... Ej, ona trzyma na odwrót mapę? Co tam, widzowie? Dlaczego donatów nie wysyłacie? Na odwrót mapę, kurwa, dlaczego trzyma? Dlaczego nie wysyłacie, widzowie? Co się stało? W dół chyba trzeba było. Nie, no to jest fejkowe miejsce na pewno, to nie ma nic charakterystycznego. Zobaczmy co twardy charakter. Może specjalnie to zrobiła. Ale to trzeba trzymać na odwrót? Okej.
Ej, bo być może... No nie wiadomo! Że po drodze... To nie będzie po drodze, tylko w znakach! O, kłótnie, kłótnie. On kupuje nasz czas, idziemy! Ej, to Szumi w sumie powiedział, żebyśmy... Żebym się zatrzymał. Nie! Dobra, nie, nie mam... A ona trzymała normalnie! Jaką ty miałeś podpowiedź? No tą, co właśnie poszliśmy. To powiedz, jaką? No, że jedno z miejsc poszukiwań to jest kompletna strata czasu. I czemu tego nie powiedziałeś? No bo myślałem, że to nie to! Aha! Czyli on wiedział! Próbuje nas. Dobra, czekajcie! Idąc prosto, dojdziemy do jednego z punktów. O, będzie kurwa bitka zara! Dobra, tu w lewo idziemy w górę. Skończone. Jakby w górę, a my prosto. Ej, nie mówmy, że tu byliśmy, słyszycie? Tak, ej, nie mówmy, że tu byliśmy. On jest do wyj... Że po to byliśmy, bo wiecie... Ja bo powiem, może... że po to poszliśmy, pokażę to wszystkim, powiem, że to... A. Do takiej grupy, która średnio sobie poradziła, poszliśmy do szokującej informacji, ale przyszliśmy i była informacja, że XD, straciliście czas. Pan mówi, że już ktoś tu szedł. No właśnie, ja też uważam, że bez sensu tutaj chodzić, jak my nie wiemy, czy ktoś tu był i nie zabrał. Będziemy tu stali teraz pół godziny i ten. On traci czas. Tam jest kapliczka, tak się wykurwi. To jest... Kapliczka, może trzeba jakiś rytuał zrobić, żeby coś się stało. Kapliczka? Co? Jedno bardzo ważne pytanie. Tak. Czy jesteś sabotażystą? Tu nie. Nie jest. Lęku, macie coś? Mamy jeden puzzel. A jeden puzzel? Tak. Gdzie był? Na mapie. Ale w górę? Na mapie. Typowa szyja, sabotażystka. Nie chcą powiedzieć, gdzie byli. Ej, czemu nie mówicie, gdzie byliście? Powiedz lepiej. My mamy jeden element. No dobra, czemu nie chcecie powiedzieć, gdzie byliście? No nie, no mówię, środkowy. Czyli tutaj? Na drzewie. Tam, czyli mają tam. A potem było... No. Nie, nie ma, okay, pewnie jest zamknięta. Nie otwieram. Nie, czy... okay. Bo... Tutaj tego nie znaleźliśmy. Ej, Fausti. A ktoś poszedł w góry? Właśnie chcieliśmy iść teraz, bo tego nie widzimy, a gdzie nie jest. Poszliście? A co jeśli na przykład z czerwo... Że na przykład... No bo wiecie, tak się rozkminiam sobie, dlaczego nie można otworzyć tej koperty? Może jest tak, że na przykład w tej kopercie... Nie? Tak sobie rozkminiam, no bo musi być jakieś konsekwencje otwarcia, nie? I na przykład, nie wiem... Nie wiem, kto, na przykład załóżmy, że ktoś otwiera tą kopertę i na przykład, nie wiem, tam jest napisane, że ten, kto otworzył tą kopertę, odpada na przykład. Albo, że... Wiesz co chodzi? Że wypierdala z gry. Albo, że musisz kogoś, kurwa, na przykład wylosować, że musi wypierdalać z gry, nie? Wiesz co chodzi? Cie? Jak ktoś spoileruje, to banujcie, proszę. Bo byli tu przed chwilą, no dopiero tak byliśmy. Aha, no ale dobra, że... to? Aha, okej, okay, tu? A tu nie znaleźliście? No bo wiesz, to sobie było takie pojebane, nie? O, pokaż. To jest realne. Ale serio mówisz, czy nie? Nie, nie ma, serio nie widzieliśmy. Jedno jest fejkowe. Ktoś miał taką informację przynajmniej. Albo kwas pryska mu w twarz. Ja pierdolę. No tak, no, też może tak być. Nie, było za, nie, była informacja, że do jednego miejsca nie warto iść. Tak. I to było to miejsce, w którym my byliśmy. To było to strata to było to, czasu. To było to miejsce, poszliśmy tam. To uruchamia, kurwa, bezprzewodowe połączenie bombą C4 podłożoną w ich kampie. I wysadza jedno, kurwa, kampowisko. Jeden namiot wysadza. A jak już mówimy o namiotach, nieźle szumi, kurwa, tutaj namiot, kurwa, jest postawiony. 20 minut tu nic nie ma, straciliśmy swój cenny czas, to znaczy, że sabotażysta działa. No, że dubiel sobie dobrze radzi w ogóle. Dobra, czyli musimy iść tu po prostu, w tą stronę i szukać podpowiedzi. To jest ta zawiasta droga chyba. Zobaczmy, otwierając czerwoną ten, eksploduje jeden namiot. Tylko, że oni myśleli, że chodzi o ten namiot, a to chodzi o namiot Szumiego. U grupy Freeza przy wodospadzie, czy tam aby na pewno ktoś nie opóźnia? Co jeżeli jeden z nas jest... tym złym i on nie chce właśnie to odkryć, więc musimy też iść za tym człowiekiem. Też nie powinniśmy ufać. A jak już mówimy tak o namiotach, widzowie, mega muszę szczać, nie? Bo nie wytrzymam. Zaraz mi się skumuluje taki szczoch, że mi wybuchną jaja. Zaraz wracam, widzowie. Idę, siku, szybko. Muszę iść szybko, siku, nie? Serio, bo nie wytrzymam, nie wytrzymam. Kiedy rano myję ząbki, dzwoni do mnie kapucha, robię bigos, ja i ziomki. Kupił pominięcie piosenki. Mam nadzieję, że song request był aktywny, bo inaczej ktoś stracił 15 tysięcy punktów. Omegalu. Ci od trapu, to nie trafi do nich. Ci od prawdziwego rapu mówią, nie tak się to robi. Ci od drilli i tak dalej, anonimowy. Ci od popu nic nie mówią, mnie to pierdoli. Tyle nurtów do wyboru, ja ruszyłem swoim. Dałem przyjaciołom wędki, umieją łowić. Parę osób chciałoby mi zrobić piekło z życia.
bo w nim ich nie ma dzisiaj. Kumasz? Nie będę się z nikim ścigał. Nawet jak wygrywam, nie istnieje żaden rywal. Mam też przyjaciół w rapie, czasem zrobi się z kimś flaszkę. Wybrałem fałszywą branżę, tylko w jakiej jest inaczej. Latamy po świecie, odhaczamy kraj za krajem. Jestem jak Pebo na Fide, sam już nie wiem co wydaje. Częściej niż w studium nie zobaczysz samolotu. Myślę znowu bipoland, nie ma drugiej takiej jak ona. Jak między Tokio a Ameryką. Dali namaszczenie, ale też mnie nienawidzą. Teraz w centrum, jakbym był waszą stolicą. Patrzę z góry, no bo stąd mam lepszy widok. Czuję się jak między Tokio a Ameryką. Dali namaszczenie, ale też mnie nienawidzą. Teraz w centrum, jakbym był waszą stolicą. Patrzę z góry, no bo stąd mam lepszy widok. Nie mów jak, no bo sam... Jestem. Tam. Kontynuacja. Wszystkim, w 100%. Może i za Kasiks. Bo my powoli jesteśmy już tutaj. Nie, czyli nie, dobrze idziemy, jak jest koperta. To może być takie mega ukryte? No! Jest, 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 jest! Jest, jest. Znaleźli coś. Dobrze, trening. Patrz do góry, w promieniu 50 metrów odnajdziecie to, czego szukacie. Wystarczy patrzeć wysoko w górę. O kurwa, ktoś wisi na drzewie! O tak, wisielec! Na drzewie. Ej, mam coś! Mam coś! Dobra. Użyte gacie. Gipki rasta, dziwne za 18 miesięcy. Ej, to ciężko będzie tu zdjąć. Przytniemy to, przytniemy! No! Szczątki ciała! Zależy, czy wejdę, tam, może tam wejdę. Gun pole incident. Ja pierdoliłem, że Monika się spierdoliła. To z nas dumna! Zbieliśmy się na górę! Okej! Deska do prasowania! Dobra, ja proponuję to zabrać tak i my to mamy chyba w odpowiednim miejscu zrobić. Wierzę, ja bym poszła do tego punktu, który jest przy wodzie. I ja myślę, że tam jest druga taka torba. To pytanie, czy oni tam już poszedł zespół. Ale tam poszedł zespół. Ale pytanie, czy znaleźli. No to chodźmy się... A Marcin Dubiel też poszedł. 55 minut. I nic nie mają, nie? Ja bym to gdzieś ukrył, bo jeśli znajdzie to sabotażysta, to może to gdzieś zniknąć. Ja mam nadzieję, że inne zespoły też się postarały. Oni są tak pokłóceni w tym zespole z Marcinem. Na chwilę obecną mam troszkę mętlik w głowie. Mam wrażenie, że sabotażysta gra z pozycji neutralnej albo wręcz dobrej. Więc ciężko jest tak naprawdę wytypować kogoś, bo myślę, że to by było strzelanie. Wydaje mi się, że sporo osób typuje Marcina Dubiela. Moim zdaniem on nie jest sabotażystą. Ja nie wiem, jak na mapę powinien. Tylko jest głupi. Patrzymy na tą mapę. Ja pierdolę, jak oni się tutaj... Kurwa, nie potrafią dogadać. Popatrzcie, tu jest... Tu jest, są te domki. Są. Jesteśmy... Mi się wydaje, że jesteśmy... Że to nie, rozwidlenie. No, nie, no popatrzcie, to ej, ale... było tam. Mocne, kurwa. Wśród was jest sabotażysta. Mogła być koperta, mógł ją schować, zniszczyć, co za... spalić. Może jej już nie być. Oho. Oni mogli was oszukać. Nie, kto, nie kto wiem. Au, kurwa. W jednym miejscu czegoś nie ma. Nie wytrzymam. My znaleźliśmy miejsce, w no nie wytrzymam. Czegoś nie ma, to znaczy, że tu musiała być koperta. Skoro zatem tamta grupa od Rezygo tutaj była. Tej koperty tutaj nie ma w żadnym widocznym miejscu. To jest oczywiste, że tam jest sabotażysta. Tak, na świeczniku. Jesteśmy idiotami, nie? No. No popatrz na sam środek, tak? O! O, bez hitu. Dobra, kto się wdupca? Kapitan idzie. Idziesz? Idę. Żanetka, nie bądź zazdrosna. To nie tak, jak myślisz. Dobra, no to jest na... O! Ale jest ciężkie, ty. Kurwa, bo znaleźli. Żeby nie było, że ja jestem sobotarzystą. Niech widać, że kiedy się staram. Tak, widać, widać. Przestań. Tu są trzy? Kasia, czyń honory. Okej. Okay. Zobaczcie, trapezy. To, takie to dla dorosłych, trudne. Trapez, trójkąt, i ale chyba ceny są z tyłu. Ja bym z tym wróciła, ułożylibyśmy to i jak będzie... Dużo mają tych puzli, czyli jedyny kto... Jedyny kto nie znalazł, to drużyna Dubiela. Jak inne drużyny wrócą, to będziemy wtedy szukać dalej i patrzeć na mapy. W mojej grupie uważam, że nie było sabotażysty, nie ma sabotażysty. Bardzo dobrze mi się współpracuje z Fifim. Też dobrze mi się współpracowało z Kasix. Tu akurat po prostu taki luźny kontakt się szybko załapał. Jak jakieś zadanie jutro będzie tam, to ja się sama wpisuję. Przepraszam, to był mój pomysł. Dbajcie o kondycję, widzowie, bo skończycie jak ja.
kitu. Macie 8? Tak. Czyli było w jednym miejscu. Z jednego punktu? Tu było 7. Z jednego 7, z jednego 1. Czyli pewnie druga grupa może mieć 8. To czemu Kazik nie ma... dobra, ma. Bo oni byli... 50 ja minut! Nie czapki, a napierdala słońce. Ogólnie w mojej drużynie całkowity chaos. Nie kumają tego, o, że... my się super zgadali. Jakby wszyscy wiedzą, kogo wyrzucą wieczorem, o, ale jeszcze wiele się może zmienić. Jestem bardzo ciekawy, ile puzli łącznie będą mieć, bo od tego zależy zadanie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będą mieć wszystkie elementy... To jest mnożnik razy dwa. Mają dwa razy dwa. Boże, poszło nam tak beznadziejnie. No, jestem zła! Ja też. Podchodzę. Kurwa, albo Dubiel, albo Czajnik są sabotażystami, mam wrażenie. Ogólnie Szeja ma kopertę czerwoną, która była zamknięta i nie otwierała nie jej. Nie wiem czemu. No bo kurwa, on miał informację. Czajnik tak, miał informację. Mieliśmy, żeby tak nie robić. No tu możemy sprawdzić. O szokującej informacji. A pomimo tego nie powiedział im i poszli kurwa tam, zmarnowali czas. Panie, czy czasem nie została otwarta? Jeżeli została otwarta, to... mamy przewalone, albo nie. Ale jak mamy tyle czerwonych kopert, to ja bym spróbowała jedną otworzyć, żeby zobaczyć, czy Szumi miał rację, czy nie. Ale myśmy, to jest, no... myśmy minęli jedną czerwoną... Czajnik od Moniki wiedział przecież. Przecież powiedziała mu, nie? Nie zgarnęliśmy jej. No, tu jaki przygotowany harcerz. A pomimo tego im nie powiedział tego. Nie, no powiedziała mu ostatecznie. Przecież powiedziała mu i później powiedziała w wywiadzie, że kurwa, on może być sabotażystą, a ja mu mówię kurwa prawdę. Monika skłamała wszystkim, a później mu powiedziała prawdę. Tylko to powinna skończyć prostaka. Wow! No połknęła! To by się spodziewało. Yeah. 16, wszystko jest, mamy. Jest. Ej, no to układajmy. Kwotami do dołu. Kwotami do dołu, Dubiel, dwie kwoty do góry. No ja z nim nie mogę, ja z nim nie wytrzymam. W naszej grupie, w której byliśmy, z Fiziolem właśnie, z Mareczkiem i z Kasią, nie zauważyłem niczego sas. Ale później to, co się zaczęło odpalać, to totalnie spowodowało, że mam... On pewnie słucha na co dzień Skibidi Toilet. Kolejne trzy typy w tym momencie. Ciekawostek dodam wam, że to się oficjalnie nazywa tangram. Jest to układanka, która nie ma specjalnie żadnego nadruku, po to, żebyście mogli ułożyć z tego coś. Jak twoja grupa? Bardzo fajnie. Nieskromnie pochwalę się, że to ja znalazłem nasze prostokąty. Wiadomo, Freeze kurwa przyszedł, najlepszy, nie? Największy youtuber oczywiście ma rację. Niech ktoś przejmie koperty. Nie, ktoś z tego mam wrażenie. Nie, no wiecie, że ja mam dwie. Wszyscy mam dwie i będę je miał. Koniec! Ale to wszędzie pasuje w ogóle, nie? 36 minut. 36, tak. Po kolei. Tu się zrobiło. Ciekawe. Pokaż ten drugi tryb. Coś czuję, że to źle się skończy. Panuje straszny chaos. Bardzo dużo ludzi jest takich, którzy lubią być w centrum uwagi i oni bardzo się o tą uwagę gdzieś tam przekrzykują. Ciekawe kto? A jest też dużo cichych osób, wydaje mi się, że kurwa i Moniczkę dali. Troszeczkę należy do tych cichych osób. Gdzieś tam osoby właśnie te z tła gdzieś nie za bardzo się przebijają jeszcze. Ale jak się zmniejszy liczba graczy, to myślę, że tutaj będzie można więcej zdziałać. Ej, ale nigdy nie ma pewności, czy to są wszystkie elementy, tak? Powiedz, że to jest proste. 16 elementów to też nie jest informacja od nas. To nie jest informacja od nas. Ale ode mnie, bo jest... Nienawidzę takiego dopasowania. Zatrzymuję czas. Też. W tym momencie zostało wam 20 minut. I dałem wam propozycję. Za 200 zł, które wyciągam z puli uczestników, Freeze dowie się o pewnym małym szczególe, który może mieć istotny element tutaj. Freeze będzie mógł zobaczyć, jak wygląda ułożony tangram i będzie miał na to 2 minuty znów, żeby jak najwięcej elementów szczególnych... Za stówkę, za słabo zapamiętywanie, nie? 50 i bierzemy! Ej, 50 i bierzemy! Za stówkę! Kochani, to jest nienegocjowalne, ręka w górę, kto chce zapłacić 200? Płacimy 200, jak nie jest negocjowalne, płacimy 200! Płacimy 200! Więcej zarobimy! Ty zapraszam Karol. Mam nadzieję, że głowa nie jest pusta. Dawaj chłopie, zapamiętaj to! Start! Okej, okej, okay, dobra, zobaczmy. Sprawdź wszystkie elementy, policz wszystkie elementy, zobacz, które są prawidłowo. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17? Co to jest? My takiego nie mamy elementu. O kurwa! Drużyna ma ile? 16? Okej. Okay. 16. Długi pasek, 2 kwadraty. O kurwa! Ty, Y. 10 sekund. Pasek poziomy. Dobra, wystarczy. Dobra. Szybko, jadę, lecz! 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 Okay. Biegnie, 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 biegnie! Jakby to wypierdzielę! Szybko, bo mi się pamięć ram kończy! Zrób to ty! 2 kwadraty z trójkątów. Okej. Okay. Dobra. Y, to nazwałem Y, to idzie...
Dwa kwadraty trójkątu, zabierajcie tamto. Ja mam jeden kwadrat. Ja mam drugi. Dobra, odsuwam się. To weźcie, weźcie to. Dobra, dobra, dobra. Dwa kwadraty. Aha. Tu był Y. Dobra. O kurwa. Tu był pionowy pasek. To ja go mam. Pionowy. Dobra. Dobra. Ej, dobra, wygląda to dobrze. Tu jest Y. No właśnie, bo to jest jakby kolejna rzecz, że jakby... Tu powinien być fragment, którego nie ma. I to ma być wiadomość dla was. Ktoś ukradł ten fragment. A ja może w worku po prostu. Fragment. Albo u kogoś w domu, bo jeszcze w tych domkach była. Szumi mi się wydaje, że jest taki... Gdzieś tam coś próbuje pokombinować. I jest to takie zastanawiające dla mnie. No, ostatni kawałek został widzowie połknięty przez kogoś. Po prostu. Nie ma co nawet gadać, nie? Po prostu. Ktoś go kurwa połknął. Nie ma jej tu, więc mogę powiedzieć. Boś ja powiedziała o nieprzydatnych, a ja starałem się zweryfikować u Karola, czy to były rzeczywiście nieprzydatne, czy przydatne. Samolot na pewno był przydatny, taksówka była przydatna. I jeszcze to są nieprzydatne. I ona powiedziała, ja wam mówię. Oświecenie Dubiela! Ja cały dzień uważam, że to Sija. Popatrzcie, ona gdzieś pieknie, teraz sama. Ej, kto przydatną? No. Ej, nie rozdzielamy się od grupy! Oho! Ona zdradziła, chłopała! Ej, stary, on jest kontrolny. Oho! Co on gada? Idzie ją, kurwa, on idzie ją wyeliminować! Nie no, bardzo wolno. Czemu nagle zaczęła biec sama? Wiedziałem. Pobiegłem za nią jak... Nie ma jej nigdzie. Karol? Jak to? Jak to? Powiedziałem. Bank to była ona. Czemu nagle zaczęła biec sama? Wiedziałem. Pobiegłem za nią jak. Jak kto? Nie ma jej nigdzie. No nieźle. Powiedział, że elementy, które ona wymieniła, miały być pomocne. A ona twierdziła, że to były elementy, które nie były pomocne jakoś, tak? To, że nagle po prostu sama odbiegła, to było już dla mnie tak naprawdę potwierdzenie. Pomidor! Czy ja mogło mi to przeszkodzić? W sensie, co z tego, że tam poszłam? Poszłam właśnie zobaczyć, bo jakby został nam trochę czasu. No co mieliśmy z tym czasem zrobić? Miałam stać i nie wiem, czekać na zbawienie? No wiadomo, żeby nie nadeszło. Ja rozumiem, dlaczego tam idę, ale inni mogą jakoś to źle to odczytać, no nie? Pytanie do grupy Shay. Czy ona miała chociaż jeden moment? Nie, była z nami non stop. Widać, że sam Marcin jakby na nią tak się negatywnie nastawia i może mieć trochę racji. To jest też w ogóle dziwne, że pobiegła Shaya, za nią Marcin. W ogóle widział, w którą stronę biegnie Shaya, pobiegł w zupełnie inną stronę. Karol, jesteś pewny, że ten fragmencik gdzieś tam? Serio? Mocny chłop. Papro, dziękuję za 18 miesięcy. Gorące subskrypcje czekają. No kawa, kazaliśmy mu. Na co czekasz? Wydaj swoje ciężko zarobione pieniądze. Tapujemy widzowie, tapujemy. Słuchajcie, ogólnie te zadania dzisiaj, te moje podpowiedzi, które miałem wam niby przekazać, były tak skonstruowane, żeby sabotażysta mógł właśnie zmienić tak na nie, czyli że były na nie były. I to była jedyna opcja, którą on mógł zrobić, żeby wam jakoś utrudnić. Nie wiem, jak miał wam utrudniać, ale to jest jakby dobry... Przypomnisz mi szokującą informacją, jaka była wskazówka? Żeby nie iść do niej. Żeby nie iść do szykującej informacji. Kto miał tą wskazówkę? Nikt nie powiedział. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest Sija. Ktoś widocznie miał i ktoś nie powiedział. Oho! Oho! Swoje podejrzenie w Monice Kociołek, jedyna mi nie podała swojej wskazówki. Aha. Więc potencjalnie mogła mieć tą, która zmarnowała najwięcej naszego czasu. Czyli nie miałem racji, myślałem, że mu powiedziała. Mogliśmy tam nie iść. Poszła ze mną do namiotu i mówiła mi, że oszukała wszystkich ze swoją wskazówką, jak siedzieliśmy razem. Swoje kłamstwo argumentowała tym, że zdenerwowało ją to, że ludzie zaczynają zawierać sojusze między sobą i że ona też chce mieć sojusz. Ja dla... I jestem sabotażystką. Dla dobra grupy widzę, że byłoby zupełnie inaczej, że gdyby wszyscy od razu powiedzieli swoje wskazówki, to by to na pewno pomogło. Czajnik! Co w tym wszystkim czajnik? On mi przyrzekł, że nikomu nie powie o tym, co ja mu powiedziałam i też od tamtej pory, kiedy mu to powiedziałam, unika trochę tego kontaktu ze mną. Czajnika znam tutaj najdłużej, a jeżeli na nim się zawiodę, koniec, to gram sama, dosłownie. Aha. Moi drodzy, oficjalnie zadanie jest zakończone. Mimo wszystko wielkie brawa dla was. Naprawdę good work. Ja jebie, zabrakło im takiego malutkiego tego? Naprawdę? Takie coś im zabrakło tylko? Ja! Ale ktoś to musiał, kurwa! Good work. Super robota, Karol. Dobrze, że im pomogłeś, bo wydaje mi się, że naprawdę mielibyście ciepło, gdybyście nie podjęli tej decyzji. Takie małe coś można połknąć! No! Ta decyzja. Bez kitu. Ale już przypominam, że 200 z waszego konta.
No, spadło. Ważna informacja. Chciałbym się spytać, bo pewnie was to mega ciekawi, czy macie znalezione czerwone koperty. A czemu nie brałeś tych kopert? No bo... Była informacja, że to potem sobie otworzył, to będzie źle. W każdej kopercie jest dokładnie to samo, więc jeżeli jednej nie wzięliście, nic się nie stało, pozwolę sobie otworzyć jedną, albo w zasadzie... Karol? Szymi schował w swoim namiocie. Minus 400. No! Nice! Moi drodzy, w tym momencie jesteście 1200 do okay. przodu, czyli pieniądze. Nie otworzyliście czerwonych. Dziękuję. Gratuluję. Spoko. Dziękuję wam bardzo. Nice. Jak to mówią, pieniądz niewydany to pieniądz zarobiony. Ułożyliście natomiast zdecydowaną większość naszego prostokątu. Niestety w ten sposób tracicie możliwość mnożnika kwoty, którą uzbieralibyście. Więc nie 8 tysięcy, nie 4 tysiące, a 3900 zł. Okej. Ostatni element, którego ma brakowało, to była stówka. Zła informacja jest taka, że sabotażysta zarobił 400. 400? O kurwa! Nie, wydając 2 stówy, wy zarobiliście 3700, a sabotażysta 400. O ja. Pieniążki. W związku też z tym zadaniem i z tą aktywnością możemy dzisiaj... Fajne dobrego... to? Fajne, fajnie się to ogląda. Duszka pożegnać. Twój który... stary, nawet nie wiedziałem, kiedy 52 minuty minęły. Przywita was jeszcze jutro. Tak jest. Inne dni. Wielkie brawo za Kamera. Fajne, dlatego że kurwa w mafii Freeza od początku można było wiedzieć, kto jest kurwa w mafii. A tutaj nie mam kurwa pojęcia. Naprawdę, nie byłoby tej kasy. Nie wiem, nie wiem do końca kto. Nie znam tak naprawdę roli Freeza, ale wydaje mi się, że może jeszcze namieszać. No nie wiemy, ja nie wiem, kto jest sabotażystą. Sobie zagrabić nasze zaufanie, a później będzie starał się to wykorzystać. Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj mu zaufaliśmy i dobrze na tym wyszliśmy, ale co będzie jutro, to czas pokaże. Czy my możemy ufać Freezowi? A co jeśli nie? Nie wiem. Większość kwoty nie no na luzie na sabotażysty, ale tak czy siak zgarnęliśmy całkiem sporą sumę dzięki niemu, tak naprawdę. Karol, zaufali ci. Starałem się pomóc, tak naprawdę od samego początku. Szkoda, że tego jednego fragmentu się nie udało zdobyć, nie wiem gdzie on zniknął. Ogarniali do kolejnych wyzwań, a ciebie zapraszamy na dzień jutrzejszy. Nie mogę się doczekać. Widzimy się. Oho. Okej. Okay. Za nami zdecydowana większość dnia. Zachód słońca nas tutaj już przywitał. A Freeze chyba nie może być sabotażystą, tak? On jest jakby taką tylko specjalną postacią, która się pojawia i pomaga. Zadanie, które was dzisiaj czeka. Chcemy, żebyście poznali naszą osadę dogłębnie. Zajrzeli to tu, to tam, bo mam wrażenie, że wiele różnych fajnych miejsc umknęło wam. Na całym terenie programu Sabotażysty ukryliśmy 30 tabliczek. Influencerzy mają 20 minut. Marlenka napisała mi, Rezi ładniejszy od ciebie. Dzięki Marlenka za tą informację. Na ich znalezienie, a potem 10 minut na zapamiętanie kurwa, znaku. Kurwa, czuję się jakbym cofnął się człowieku do 2013 roku, nie? I komentarze na YouTubie. Które na nich się znajdują. Mocne. Ten pierwszy element przekażę może. Mocne. I proszę bardzo. Aha. To jest dla ciebie. Ja pewnie biegam z szyją, bo powiedział, że chcę biegać. Co? A Fausti pójdzie z Moniką Kociołek. Czy jesteście gotowi? No to go! Dobra, dojemy! Dawaj, Kuba. Aha. Zalecimy tam? To on zabrał w górę, no. Oni poszli do łazienek, to chodźcie na dół, do kuchni. Jest, mam jedną. Super. Możesz mi dawać. Dobra. Tak? No będę zbierać. Dobra. Dobra. O, mam. Dobra, Monika jak znajduje dużo. Ten się wpierdala i kradnie wszystkie rzeczy. To będzie na wierzchu, czy będzie... Stary, myślę, że to może być... Jest, masz! No widzisz, mówiłem. Ej, zajebiście. Czy one są połkiwane? No tak, bierze kurwa komuś komórkę. Mamy dwie. Jest, pod leżakiem. Pod leżakiem mam. Dobra, dawaj. Dobra. Mam jedną jak coś. Oj, ej, o kurde! Mam! O, to jest przyklejone, dobra. Jest kolejny! Czyli się przyklejałem, czyli jestem na wysokościach. Masz? Zajebiście, czyli trzy już. Z wodą. Dziwne. Ja bym sobie ale... był sabotażystą, ten klocek bym wziął i tylko tak o, wyrzucił gdzieś kurwa. Daleko. Ale kurwa trochę stresujące, ja pierdolę, a jakbym zjebał to w pierwszym odcinku?
Ja, cześć, to pierwszy odcinek, a ja tak, rzucam i ktoś to widzi. Ja... Dziwne. I mówię, jeden odcinek tylko by powstał z tej serii. Koniec, przyjdą wszyscy. Oni cały czas znajdują, my nic nie mamy. Znowu! Dobra, ty coś tam pokamerowałeś. Nie no, patrzę sobie. Pokamerowałeś tam coś, że coś jest na wierzchu, a my tego nie zauważyliśmy. Coś tu zoomował na coś. No tu jest, kurwa! Tu! Hello! Dobra. No kurwa! No co? Tragedia. Nie ma. Kasia, chodź! Idę! No nie! Jak się okaże, że jakąś widziałam. Przepraszamy dziewczyny, ale no trzeba. Kasa jest do wygrania, także... Dobra. Yes! No i co? Jakbym to stary sam podkładał! Masz? Jesus. O, mam! Ej, serio, trzeba krok po kroku dosłownie patrzeć, bo ej, one dobra, są... to jest pojebane, bo to jest w chuj duże pole w ogóle, no, może być to wszędzie. Tak, pochowane. Dobra, to rozdzielmy się, bo ja czuję, że tutaj trzeba iść, że tu będą. Nie, no ja bym się nie rozdzielała jednak. No dobra. Dobra. No dobra. Ja przejdę od góry. Ale sad. Mega sad. O, mam! Szeja! Jakieś krzaki wlazłam i mam nogi całe poparzone, ale mam 5 obliczek. Nie ma. Dawaj, serio, chodźmy tu. Ja bym Monika przeszła tu jeszcze naokoło. Ja też ci nie ufam. No ja tobie nie ufam. No co ty gadasz? No zaczekaj. Mona na bank nie będzie tego szukać, na 200%, więc poszukam sama. Mimo to Fiki Sas miała w podpowiedzi o prostokącie z poprzedniego zadania. A ona nie powiedziała o tym ostatecznie? Nie pamiętam już. Nie no, Monika kurwa tego też nie zauważy? Ale nie, on tu, Dobel tu był? Ale bym tu jeszcze zerknął. Mocno. O, jest! Tak. Masz tu coś? Tak, to był jeden. O, jest! Gdzie? Jo, a to się zlało, stary! Mamy już 5. Ty nie wiesz, co zrobiłem w namiotach. A ile macie? My zero. O kurde, ja znalazłam od razu 6 pałki ma. My zero i stoi se Kasiks. My zero. Nie, krążki. Co ty gadasz? Ona mnie strasznie spowolniała, nie wiadomo dlaczego. My zero. Bo oni się rozdzieliłyśmy. Kto, że Faust? Tak, bo ona cały czas chciała iść w te same miejsce. Ja mówię, no gdzie? No idźmy tu. O, tabliczka. What the hell? Przecież na bank idąc tędy Szeja z Marcinem, dosłownie tędy. Powinni ją zauważyć. Boże, boję się, że Monika zabrała z Szeją i pochowały gdzieś. Albo po prostu zauważą i wydupcą je gdzieś jeszcze dalej. Jest git! W gówno. Idę teraz tędy, którędy szła Monika. Jest dla mnie mega podejrzana, więc nie ufam jej, jeżeli chodzi o robienie tych zadań. Dubiel miał 2 podejrzenia, Szyję i drugiego nie chciał powiedzieć. I za każdym razem, kiedy to mówił, ja byłam w pobliżu, więc podejrzewam, że on podejrzewa mnie. On i Fausti mają ten swój sojusz od początku. I oni cały czas po prostu razem coś tam kombinują. Się rozdzielili w tym zadaniu tak, że Dubiel poszedł do Szyi i jest z nią w parze. Pewnie chce ją kontrolować i zobaczyć, w jaki sposób ona funkcjonuje. A gdzie jest Szeja? Nie wiem, to jest twoja partnerka, nie? Kurde, to dupc. A Fausti poszła ze mną, więc jest bardzo duża możliwość, że oni podejrzewają nas we dwójkę. Ale kmini, ale kmini! Znalazłeś? Tak, no. On gej. Znalazłem 2. Idę jeszcze poszukać tutaj gdzieś. W boku namiotu. Ile macie? Szeja ma 4, ja mam 1. Ja mam 7 i zgubiłam Monikę. Ej, było tam coś w tym głębokim lesie? Nie. A Szeja? A Szeja była? Ja pierdolę, znowu się wyjebała. 2? Second, yes! 5 minut! Ej, Szeja! Masz coś jeszcze? Nie. Ja! Nie no dobra. Nie no dobra, kurwa! A no nie, ja tu nie... To jest pierwszy dzień, co będzie... Będzie ostatniego! Jest, to co, biegniemy, kurde? Do 3 razy stuka, jak to się mówi. Albo do 10. Na dół? Możemy tak się przebiec znowu, no. No dawaj. Nie chodzić. Masz? Na drzewie było? Nie, między drzewami. To ja się biegnę tam, na dole są drzewa. Jest. Okej. Jest, tu też jest.
Ej, zajebiste te jest... miejscówki w ogóle, taki dół i zajebiste to jest. Gdzie? Jest! Jest 7. Szymarek ma chyba 2 albo 3, więc całkiem dobry wynik. 4! Kochani, wracajmy! Jest piąteczka. Zatrzymujemy się! Zatrzymajcie się! Jesteście wszyscy, cieszę się, że punktualnie, więc kary nie macie, a teraz macie 10 minut, żeby zapamiętać te symbole. Nie, poczekaj. Ja jebie. Sekunda. Nie, trzeba zapamiętać symbole. Czas leci. Dobra, podzielmy się, kto zapamiętuje co. Czemu tak dużo zapamiętywania? Ludzie! Mamy wszystko! Wow. Dobra, teraz zapamiętujemy, jak to zapamiętać? Podzielmy się. Zapamiętajmy kolejkę, widzicie? Jakby kolejka, typu zapamiętujesz. Dzięki Hugo, dzięki Chris. Tak, i już wiesz, że jedno jest. Ja bym nic nie zapamiętał, to jest dla mnie, nie wiem, kurwa. Jego, z każdą kolejną kartą. Dobra, ja robię pierwsze trzy, kasa, statek. Czy on taką pamięć jak kurwa śmieć? Ja robię ostatnie, ja biorę następne po tobie. Samochód, łódka i samolot. Influencerzy właśnie uczą się 30 symboli na pamięć i z niewiadomych przyczyn zapomnieli o swoich wskazówkach. Najważniejsze jest do zapamiętania 16 największych wartych symboli. O! Symbole to łódź, samolot, taksi oraz kamera nie są wartościowe. Ej, dobra, też zapomniałem! Informacja, symbole, aparat, drzewo, koło ratunkowe i okulary nie są wartościowe. No cóż, powodzenia. Yo! Pamiętywania takich rzeczy zajebiste są historyki. Dolary, takie 3 złociutkie pieniążki mam, które walą w okręt, okrętu. O, i potem co mam? Ten okręt przez to ta kierownica... Ja przykład, jakbym sobie jakąś historyjkę kurwa dopowiadał, tym sobie jeszcze bardziej pokręcił w bani, nic bym nie zapamiętał. O czym pierdoli? Kierownica tego okrętu, statku skręca i ktoś robi zdjęcie tego, jak statek się wywraca na bok i nagle z tej wody wyrasta wielkie drzewo i ten statek wybucha. A co to ma kurwa w związku z aparatem? Dobre. Ja tego nie zapamiętam, stary widzowie, to będą pamiętać do końca życia tą historię. Mieszka w namiocie, mam w nim apteczkę, przywiozłem go autobusem, a wszystko to nagrywałem. Okej. Okay. Dobre? Mam taką taktykę, bo jestem wzrokowcem, że piszę sobie to tutaj i później to widzę przed oczami. Że... To się leczy. Jakby piszę sobie to w powietrzu. Ona jest akustyczna. To jest w sumie fajny tip. Mamy jeszcze parę minut. Była rozgwiazda i zobaczyła pływającą kamizelkę ratunkową, w której był lód o smaku wiatraka. Lód o smaku wiatraka. Ja mam kotwicę, kotwica jest większa od czapki, ale czapka jest większa ona od rozgwiazdy. Ona słyszy kolory. Ona tak. A rozgwiazda nie jest większa od... A, to ty jesteś przed nami w takim razie. Nie, nie. Będziemy pamiętać, my to później... Pociąg był większy od samolotu, czy w końcu mniejszy? Ej, przestań trollować! Ej, można Remka dzisiaj wyrzucić? Mam nadzieję, że czas się skończy. Wszystkie tabliczki. To wszystko, jeśli chodzi o zdanie. Fajnie, że zapamiętaliście, to wszystko na chwilę obecną. Mamy taką nadzieję, że zapamiętaliście. Koniec zadania. Czy to jest na dzisiaj? To było, stary. Pomidor. Cóż ci mogę powiedzieć, no okej, nie dajmy na to, że odpadnie osoba, która miała jakąś historię i nie wiemy, jaką miała historię. No to... Także uczestnicy, to koniec, jeśli chodzi o te zadanie przed wami. Nic innego, jak najważniejszy moment tego dnia, czyli odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Kto jest sabotażystą. Za chwilę odbędzie się obrada, po której... Ja jebie, przecież to jest nie... Co jest? Nic w ogóle, człowieku, ja nie wiem, nie mam pojęcia. Będzie musiał oddać 2 głosy już? Na osoby, które mają opuścić program. Moi drodzy, za nami cały dzień. Biegania, quizowania, oskarżania się. Od was zależeć będzie dzisiaj to, kto opuści ten program. I będą to 2 osoby. Dajmy wam 10 minut na dyskusję. Głosowanie będzie anonimowe. Dyskusja, która teraz się odbędzie, to jest dyskusja, w której możecie się oskarżać, ale nie musicie zdradzać swojego głosu. Dobra, to może zacznijmy od tego, czy ktoś się czuje zagrożony po dzisiejszym dniu. Lubię oczywiście. Oprócz ciebie. Ja się czuję zagrożony i powiem tak, nie będę miał do nikogo pretensji, jeśli zostanę wyrzucony, natomiast tutaj ja już tam na boczku poruszałem z niektórymi różne kwestie, ale otwarcie... Monika Kociołek ma coś na sumieniu. Przyznam, kogo typuję jako sabotażystę i uważam, że jest to... Szeja. Spodziewałam się... No?
cię tego nie odmówiłam przed kamerą, że myślę, że tak myślisz, bo widziałam, że tak myślisz. Te rzeczy, które dzisiaj mi nie pasowały, to było to, że ciekawostki, które się nie przydadzą, a Karol mówił, że te elementy miały się przydać. Samolot na pewno był przydatny, taksówka była przydatna. A i jeszcze to są nieprzydatne. Tak samo Szeja dzisiaj pobiegła. Bo ja to miałam we wskazówce i tak samo miał Kuba, że... Tylko, rzeczy, że... Tylko, że niektórzy mieli, że się mają przydać, a niektórzy, że nie. I że jest to obrót, i że podobno mogłaś obrócić, co? No, powiedział to w taki sposób, że łódka i tak dalej to są rzeczy, które nam się przydadzą i był zdziwiony, że my od razu je odrzucamy. Więc to... Ja tylko dopowiem, że Friz nie jest organizacją. Friz jest takim waszym duszkiem, który czasem wbija kij w mrowisko, ale wcale nie musi, ale może. Z tymi wskazówkami, jak zbieraliśmy, no to Marcin tracił czasu jak się tylko dało, masakrycznie dużo, ale bym go zostawił, bo on jest śmieszny. No. Ja się zgadzam. Dobra, to jeszcze dopowiem do tego mojego case'u, że jestem trochę w szoku, że w sumie Friz to powiedział. I jestem praktycznie pewna, że w razie na mojej kartce było napisane, że to są rzeczy, dokładnie było słowo bezużyteczne. Ciekawe, no słowo przeciwko słowu, tak mi się no, wydaje. Nikt inny tej kartki nie widział. Plus to wyszło bardzo naturalnie powiedziane jakby ze strony Karola. Jakby ja na przykład... Druga sprawa, jeszcze chciałbym tylko poruszyć, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale bardzo podejrzane jest to, że dzisiaj we dwie z Moniką przejrzałyście te wszystkie puzzle. No. Jednego nie było. Ja chcę powiedzieć, że to było tak, że jak my znaleźliśmy ten wór, to my dosłownie wyciągnęliśmy trzy klocki z tobą wszyscy. Ty tam byłeś, ja, ty i jeszcze to było z nami drzwi. Ja, ale ja my trzymałam wszyscy swój. Tak. My wyciągaliśmy te klocki i mówimy, dobra, po co je wyciągamy? I po prostu te trzy klocki włożyliśmy z powrotem, ty wziąłeś ten wór i cały czas on się leci. Ja jeszcze w ogóle nie wiem. Czyli jest podejrzane. Dobra, odpuszczę. Ty! Wziąłeś te klocki. O, to nie jest ten trójkąt, kurwa, ten za stówę? Czy on był mniejszy? To on? Na pewno? Bo on był w kurwę mały. Chyba, że tak z góry wydawało. Mi się wydaje, że tamten był mniejszy. Przecież mówiliśmy, że można było go połknąć, a ona by nie zmieściła tego i nie połknęłaby tego. Nikt by nie połknął. No raczej to chyba nie jest ten, chociaż kurwa, no jest to podejrzane. I mówimy, dobra, po co je wyciągamy? I po prostu te trzy klocki włożyliśmy z powrotem, ty wziąłeś ten wór i cały czas on się leci. Ale ja jeszcze w ogóle nie wiem, co jest podejrzane. No, dobra. A to Fiki nie wrzuciła go z powrotem. A ona go nie wrzuciła. Jakbyśmy policzyły klocki i policzyliśmy, że było ich tam 8. Tak. Od samego początku mówiłem, nie idźmy, bo to był najdalszy punkt. Zobaczcie na reakcję to Fiki. Dobra, po co je wyciągamy? I po prostu patrzcie na jej twarz. Z powrotem, ty wziąłeś ten dwóch. Patrz, jak przytakuje. A czego się nauczyliśmy, kurwa, z odcinków Czajnika? Że zawsze oszust przytakuje innym, kurwa, żeby się wpasować. Patrz. Tak. Tak, dokładnie tak. Tak, ale ja... tak, dokładnie tak było. Aha. No, tak było. Ej, kurwa! No, tak było. Dobra, policzyliśmy klocki i policzyliśmy, że było ich tam 8. Tak. Od samego początku mówiłem. I ciągle mówi! Tak, tak było. Ej, dobra. To jest kurwa podejrzane. Nie idźmy, bo to był. Mało też mówi. Mało się udziela. Ciekawe. Dalszy punkt w ogóle na mapie. Marcin chciał najbardziej do niego iść. Jak się nazywał ten punkt? O, ale a propos punktu. Gdzieś na podstawie tego wysnuliśmy wnioski, dlaczego Monika może być na nas podejrzaną. Chciałem powiedzieć, że generalnie po całej konkurencji, gdy ułożyliśmy te puzzle, każdego pytałem, kto miał jak... Zobaczcie, jak ona... Generalnie po całej konkurencji, gdy ułożyliśmy... Łapie kontakt wzrokowy z kimś, żeby... sprawdzić wersję i reakcję. Na kogo ona patrzy? Kogo ona obserwuje? Ułożyliśmy te puzzle. Oho, patrz, zobacz. Widzicie to, kurwa? Widzicie to? Zobaczcie, ona coś, kurwa, tutaj... Kto miał jaką podpowiedź? Tak. Kto miał jaką wskazówkę? Friz powiedział o jednej wskazówce, której nie usłyszeliśmy. Ten punkt, do którego szliśmy, nie pamiętam, jak on się nazywał. To była szokująca informacja. Tak. Friz powiedział, że na jednej kartce było napisane szokująca informacja tak, jest stratą czasu. Akustycznie trochę wygląda. Słuchaj.
Każdy ma coś z akusty sobie. Coś w tym stylu. No i to było, i strony... to miałam na kartce, ale dlaczego ci nie odpowiedziałam? I... Bo uwaga, uwaga, ja na początku skłamałam, jaką miałam odpowiedź ja w kartce i pamiętacie, jak wam powiedziałam, ale że... Ale czemu to zrobiłaś? Przecież przepraszam, ale ja też byłbym głupi, no ale dlaczego teraz o tym mówię? Bo jakbym była sabotażystą, to bym wam o tym teraz nie powiedziała. Jezu, okaże, że Monika się wpierdoli sama na... Działa, a już jest koniec dnia i ja stwierdziłam... Ja pierdolę. Że trochę chcę pokręcić i powiedziałam, że na mojej kartce było napisane... Mam informację, że o pewnym ruchu... Jezu, ona pewnie nie jest i sama się wpierdoli i ją wykurwią, nie? Sabotażysta dzisiaj. I, no powiedziałam, tak i powiedziałam to czajnikowi. Tak, i to też wam mówiłem już później. Dobra, to ja no powiem. Właśnie, i ja się zawiodłam na przykład na czajniku, bo ja byłam pewna, bo ty po tym, jak ja ci to powiedziałam, ale... bo w ogóle się do mnie nie odezwałeś, no a bo... później widzę tylko ciebie z Faustyną i z Dubielem. To było tak. Ja powiem, ja a pofik i tak, ja pierdolę, oni kupują tą historię. Ja pierdolę, oni ją wykurwią, jestem bezpieczna, pa. Pa, ale jazda. Taki suspekt. Oni w to wierzą. Ale to styl jest sas! Okej, okay, przypominam, że ona nie skończyła szkoły średniej. Mogłaś powiedzieć, nie iście tam, tam będzie strata czasu, a my straciliśmy... Mm. Ale to jeszcze 20? No tak, ja pierdolę, odwracają ode mnie uwagę. Jestem kurwa safe. 20? Pół ale godziny, jak nie więcej. Godziny, nie powiedziałaś, bo dostałaś tą kartę przed rozpoczęciem zaczęcia... Ale ja na kartce miałam pewna szokująca informacja, będzie... Niepotrzebna dla grupy. Ale mogłaś po prostu się tym podzielić. Na mapie było dosłownie napisane szokująca informacja. Ale ja nawet tego nie widziałam. Ja nawet tego nie widziałam. Nie, serio, teraz przysięgam, że ja nie wiem, o co chodzi z tym, co teraz wy do mnie mówicie. No, ja się... Każdy ustalał, do jakiego punktu idzie. Dogadywaliśmy między zespołami. Ale to, że jest jeszcze w tą nikudze, że to było, tylko ja tego nie widziałam. I mówię ci to szczerze. Okej, ale po co okłamywać nas, jeżeli to była jakby i tak praca w grupie, która mogłaby pomóc? Jezus Maria. A to fiki tak. Ja pierdolę, ale jestem kurwa safe. Ale... Jak? Ja mówię tak. Nie, no nie wierzę. Ona jest debilka. Ja w tym... Rezi. Rezi, kurwa. Nie wiedziałam, że to będzie wtedy potrzebne! Dlatego tego nie powiedziałam! Ja wierzę, ale jako debilka, nie wierzę w to, że jestem kurwa najbardziej safe z tej grupy. Wtedy. Ja zobaczyłem twój napis, szokująca informacja! Musimy tam iść! Musimy tam iść! To jest sabotażysta. Ja chciałam powiedzieć, że naprawdę, nie wiem, czy mi wierzycie, czy nie, ale no chciałabym zostać dalej w programie, bo mega mi się to podoba. W sensie ja też powiem, że naprawdę nie jestem sabotażystą, ale... Półtorej minuty! Jestem naprawdę w mega szoku i że chciałam wam tylko powiedzieć, że Freestyle znaczy, mówił, też... że nie do końca pamięta, co jest napisane na tych kartkach. Wiesz, ty też poszłaś sama, nagle zaczęłaś biec no właśnie, po... Właśnie, ja byś to mogła wytłumaczyć, no. Zaczęłaś biec po element... Sabotażysta wiedział, gdzie on jest. Były zasady, że się nie rozdzielać, ja krzyknąłem. To Fiki to jest najbardziej safe, bo reszta to aktywny influent, takie rzeczy wyjaśniają w klatce. No tak, no właśnie. I najmniej o... najmniej o niej wiadomo. Po ciebie ty na mnie bo ona nie jest aż tak aktywna. Dalej. No bo zostało 8 minut do końca. Koniec gadania. To był jedyny możliwy czas na podzielenie się tymi opiniami. Będziemy przechodzili do oddawania głosów. Proszę, żebyście zostali w ciszy. I będę prosił każdego z osobna po kolei od lewej, od Marcina, który się dusi. Ja pierdolę tak jak w Robloxie. Jak grałem, no graliśmy kiedyś. Róbmy to. Bo ogólnie to ten puzzel, który miała w ręku Tofiki, to on z tego ula, co wyciągali jeden puzzel od tego pana na początku gry i on miał numer 100 arów. Później jak układali, ktoś powiedział, że brakuje właśnie setki, a Tofiki ciągle. Miała ten puzzel, a później jak wracali, to nie widziałam już u niej tego puzzla, więc możliwe, że ona go wywaliła. Możliwe! Shea! I chuj. Shea! Co jest w ogóle? Shea. To jest mój typ przez cały dzień. Miałam głosować mogę na Dubiela. Mogę wziąć szyja. Ale... O, zaczyna padać, ale się robi cozy klimat. Ej, w ogóle fajnie tutaj, nie? Fajnie. Przykuła moją uwagę graniem cichej myszki. Wieki to była taka cicha myszka, więc pomyślałem, że może akurat, kto wie. Dubiel, bo nie potrafi grać zespołowo. I nawet nie jest sabotażystą, to utrudnia grę. Jest z nim śmiesznie, ale za bardzo mądzi. Dobra, to Fiki jest sabotażystą, musi być. Kompletnie nie przekonało mnie jej tłumaczenie i uważam, że może być sabotażystą. Tylko się jej nie wierzę i stwierdziłam, że
wszystko, co dzisiaj robiła, było sabotowane po prostu. I kurwa, szyja, wypierdolą szyję! Również na Monikę, ponieważ nie wierzę jej we wszystko. Aha, to ona może... Mówi? Za dużo podejrzanych zachowań i nie oszczędziła nam jakieś pół godziny. Czemu ona mogła dwa głosy? Bo ja coś mi się popierdoliło. Skąd ona dwa głosy mogła? A, bo mają po dwa głosy, okej, okay, dobra. Nieważne. Inny czasu, więc... Ja już jestem... Widzicie, jaką mam pamięć, kurwa? No Monika musi odpaść, moim zdaniem. Oho! Ona, kurwa, u Dziaborda wyciągnęła i przywołuje duchy. Czajnik dzisiaj mnie trochę zawiódł. Bardzo różne spostrzeżenia były przez was zmienione. To było naprawdę bardzo ciekawe. Aha. Mamy tylko nadzieję, że wytypowaliście sabotażystę. A czy tak się stało, tego oczywiście nie wiemy. Jak ja mam z Redmeret? Ej, dobra, szyję wypierdolą i Monikę Kociołek, mam wrażenie. Nie jest już źle, ja sam odchodzę. Głosów na tą osobę było najwięcej. Wow. What? Mi się wydaje, że na Dubiela nie było dużo głosów. O kurwa! Nie! Tak, tylko na jedną. O kurwa! Co? Ile tego jest? To jest 9 głosów na jedną osobę. O kurwa, ale zmasakrowane! Co? Program opuszcza dziś. Nie, no powiedzcie! Co za chuje? No nie powiedzą! Kurwa! Nie, no co za chuje?